Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Jest godzina 10. Rozpoczynamy nasze seminarium z cyklu Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce. To już jest 17. seminarium poświęcone tematyce gospodarki odpadami, zagrożenie czy szansa dla rozwoju. Wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać o kwestiach związanych z czystością powietrza, z transformacją energetyczną. Spotkanie tłumaczone jest na polski język migowy. Tłumaczami są Piotr Krupa i pan Edward Pukło. Tradycyjnie już moderujemy w składzie Łukasz Dąbrówka. Zdzisław Czucha, dzień dobry. I szanowni Państwo, miło jest nam powitać. Są z nami nasi gospodarze Forum Rozwoju Lokalnego. Mamy też obecnych prelegentów, którzy będą przedstawiać kwestie zarówno prawne, jak i też rozwiązania technologiczne. Będziemy mieli okazję zapoznać się z kwestiami dotyczącymi również praktycznej strony i są z nami praktycy, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami. Króciutko przypomnę najważniejsze elementy związane z technicznymi zasadami uczestnictwa. Było wcześniej wprowadzenie, ale pragniemy zwrócić uwagę, jeżeli w czasie dyskusji pojawiłaby się kwestia dotycząca zabrania głosu, to jest taka możliwość po zgłoszeniu się. Można włączyć kamerę, mikrofon tak, aby można było zabrać głos i czy zadać pytanie. Jednocześnie cały czas podczas seminarium aktywny jest czat, już tradycyjnie ta dyskusja na czacie odbywa się niejako równolegle. Jest to o tyle istotny element, że też nasi prelegenci odpowiadają na bieżąco często na pytania. Można też zadawać pytania tak, aby potem ewentualnie w późniejszym czasie, jeżeli coś wymaga rozwinięcia, ta odpowiedź została przedstawiona. Po dwóch blokach dzisiejszego seminarium mamy przewidziany czas na dyskusję, więc wybrane pytania będą też adresowane bezpośrednio do naszych prelegentów. Tradycyjnie już nasze spotkania są nagrywane. Nagrania są dostępne na stronie poświęconej Forum Rozwoju Lokalnego, gdzie zarówno będą prezentacje, jak i linki do nagrań wideo, a w tej chwili również spotkanie jest retransmitowane na profilu Związku Miast Polskich na Facebooku i na profilach partnerskich. Cały czas w czasie spotkania mamy wsparcie techniczne. Są z nami kolega Aldo Varga-Stettmajer, Łukasz Kozak i Krzysztof Paczyński, którzy czuwają nad przebiegiem spotkania. I jednocześnie, jeżeli by się pojawiały jakieś kwestie techniczne, to czy na czacie, czy też telefonicznie można się z nimi kontaktować, aby była możliwość uzyskania wsparcia w przypadku kłopotów. W takim razie, co nas czeka dzisiaj w czasie dzisiejszego seminarium? W pierwszej części będziemy mieli okazję zapoznać się z kierunkami prac nad zmianami prawa w zakresie gospodarki odpadami, które będzie prezentowała pani Marzena Berezowska, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami z Ministerstwa Klimatu. Również będziemy mieli okazję zapoznać się z kierunkami prac zespołu resortowego, w którym udział biorą różni partnerzy i mecenas Maciej Kiobus jest przedstawicielem Związku Miast Polskich w tym zespole i prezentuje stronę i stanowisko strony samorządowej. I to, co szczególnie myślę, że warto jest polecić, to prezentację doktora inżyniera Aleksandra Sobolewskiego poświęconą rozwiązaniom trudnego tematu, z którym wielu praktyków ma do czynienia, jakim są problemy frakcji nadsitowej, frakcji wysokowęglowej i będziemy mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami w zakresie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Po przerwie, jak zwykle już zapoznamy się z elementami dotyczącymi praktycznych rozwiązań, zarówno od strony organizacji współpracy samorządowej w zakresie realizacji gospodarki odpadami, ale również możliwych rozwiązań i poszukamy odpowiedzi na kwestie związane, na ile tak naprawdę odpady mogą być również swego rodzaju produktem
i w końcu kwestie związane z zarządzaniem odpadami i realizowaniem rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Tak, abyśmy o 13 mogli poprosić o podsumowanie i zakończenie seminarium dyrektora biura Andrzeja Porawskiego. Szanowni Państwo, w takim razie przejdźmy do seminarium i na początek poproszę o wysłuchanie wprowadzenia do Forum Rozwoju Lokalnego w nowej odsłonie zaprezentowania idei przez prezesa Związku Miast Polskich Zygmunta Frankiewicza i włodarzy miast polskich. Forum Rozwoju Lokalnego, program Związku Miast Polskich wspierany przez fundusze norweskie, to między innymi platforma wymiany doświadczeń, możliwość podglądania dobrych pomysłów i możliwość wzbogacania swojej wiedzy. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do udziału w nim, bo każdy dobry pomysł, każda dobra inicjatywa może być wykorzystana w naszym mieście, w naszej gminie. Forum Rozwoju Lokalnego to doskonała platforma do wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi samorządami. Uczymy się od siebie nawzajem, a dzięki temu nasze społeczności, nasze miasta się rozwijają, stają się coraz lepsze, korzystają z tych doświadczeń zdobywanych przez naszych pracowników, przez urzędników, sami mieszkańcy, bo pozwalają te spotkania na zdobycie nowych umiejętności. Mam niezłe kucha. Tym wprowadzeniem do Forum Rozwoju Lokalnego. Potrzebujemy wszyscy takiej platformy, gdzie dokonujemy wszelkiego rodzaju wymiany doświadczeń. Taką formą jest Forum Rozwoju Lokalnego, które proponuje Związek Miast Polskich. Nie zawaham się powiedzieć, że nie tylko setki, ale i tysiące ludzi mają doświadczenia w tym zakresie. Sam biorę też udział w tej tematyce, która mnie dotyczy. Moi pracownicy, moi szefowie jednostek organizacyjnych w gminie Śrem, bo każdy szuka możliwości skorzystania z absolutnie najbardziej współczesnej wiedzy i to, co najważniejsze, z doświadczenia, bo to przecież budujemy zarządzanie i budujemy całą przestrzeń merytoryczną w oparciu o doświadczenie. Forum Rozwoju Lokalnego to taka super wartościowa wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy miastami. Każde miasto w czymś jest dobre, a w czymś jest słabsze. Jeżeli się powymieniamy i do tego stworzymy jakieś narzędzia, instrumenty, które właśnie Związek Miast tworzy, to wtedy możemy się szybciej rozwijać. I tyle było już tych seminariów online, że każdy może w tym znaleźć coś dla siebie. I dołożyć coś do tej wiedzy. Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w naszych spotkaniach. Mam nadzieję, że one w niedalekiej przyszłości będą już na żywo, a nie tylko online. Szanowni Państwo, poproszę w takim razie o oficjalne otwarcie konferencji w imieniu nieobecnego niestety dyrektora Departamentu Macieja Olaka. Poproszę pana Kamila Widera, naczelnika Wydziału Wsparcia JTS Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Panie naczelniku, oddaję panu głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak już wspomniał Łukasz, niestety pan dyrektor Maciej Aulak nie mógł dzisiaj przybyć, ale w jego imieniu, w imieniu Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej serdecznie witam na kolejnym już, jak już też padło, seminarium. Za każdym razem dotykamy bardzo ciekawych tematów, ciekawych, ale przede wszystkim ważnych dla miast. I co też istotne, pomimo tego, że jest to już 17 spotkanie, ja tu
przeskrolowałem listę uczestników, jest ona zawsze tak samo wypełniona i bardzo miło widzieć, że Państwo jesteście zainteresowani taką formą wymiany wiedzy. Ja też bardzo chętnie uczestniczę w seminariach, wysłuchując różnych doświadczeń i mam nadzieję, że właśnie dzisiaj również dowiemy się kilku ciekawych rozwiązań być może, które w miastach Państwo wdrażacie akurat w obszarze gospodarki odpadami, czyli takim obszarze, który też ostatnio jest na ustach i mieszkańców, i włodarzy, który można powiedzieć jest w tej chwili też jednym z obszarów mocniejszego zainteresowania całej społeczności. Więc mam nadzieję, że najpierw, począwszy od wystąpień naszych znakomitych gości od strony przepisów, później przez doświadczenia miast w realizacji systemu gospodarki odpadami, będziemy mogli znowu dzisiaj dowiedzieć się czegoś ciekawego i czegoś jak zawsze dla nas pouczającego. Także jeszcze raz serdecznie witam, zapraszamy do udziału w tym, jak i w kolejnych oczywiście seminariach. Dziękuję bardzo. Oddaję głos dyrektorowi Biura Związku Miast Polskich Andrzejowi Parowskiemu. Witam Państwa. Podobnie jak Pan Naczelnik Wider, także cieszę się, że już po raz 17 spotykamy się online. Wszyscy wolelibyśmy się spotykać w naturze, ale jeszcze przez jakiś czas będziemy musieli robić to przez internet. Dzisiejszy temat to istotny fragment gospodarki miejskiej, a także jeden z głównych elementów Zielonego Ładu, który teraz w tej gospodarce miejskiej, zarówno w nowej perspektywie Unii Europejskiej, jak i w Krajowym Planie Odbudowy, zajmuje pierwsze miejsce. Chcemy dzisiaj sobie odpowiedzieć, czy odpady to jest tylko obciążenie, bo przecież to są surowce wtórne, których tak się składa u nas niespecjalnie chcą od nas kupować, a wręcz przeciwnie, każą sobie płacić za to, że odbiorą od nas wysegregowane surowce wtórne. Frakcja energetyczna nadal w większości jest niezagospodarowana, a powinna być. W czołowych krajach Unii Europejskiej jest przerabiana na energię cieplną, a tu i ówdzie także elektryczną. Więc oprócz tego, że jest to ważny temat, to ten ważny temat omawiamy w tej chwili w momencie, w którym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, czyli nasz główny partner, pracuje nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. I oczywiście gospodarka odpadami, podobnie jak cały Zielony Ład, stanie się jednym z głównych elementów tej Krajowej Polityki Miejskiej. Chcę Państwa zachęcić do udziału w pracach nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. W tej chwili pracują eksperci w 6 zespołach tematycznych w pracach prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast, ale uruchomiliśmy również zbieranie od samych miast postulatów poprzez ankietę, która wczoraj została wysłana do miast członkowskich związku, a od wczoraj dla wszystkich chętnych jest dostępna na stronie internetowej Związku Miast Polskich. Zachęcam więc przy tej okazji Państwa do składania tam postulatów, zarówno tych, które dotyczą gospodarki odpadami, jak i szerzej, które dotyczą całości gospodarki miejskiej. Życzę udanego seminarium, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, przechodzimy do naszego seminarium, do kwestii związanych z pierwszym obszarem. Jeszcze tutaj informacja, gdzie można znaleźć to, o czym mówił dyrektor Porawski, czyli ankietę dotyczącą postulatów miast do Krajowej Polityki Miejskiej, informacje na naszej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Zdzisław, jesteś już z nami. Co nas w takim razie czeka? Oddaję Ci głos do tej pierwszej części. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Dyrektor Andrzej Porawski, gospodarka odpadami to ogromne wyzwanie przed naszymi samorządami. Regulacje prawne w tym obszarze są dosyć skomplikowane,
acz dalece niedoskonałe, o czym z całą pewnością powiedzą nasi zacni prelegenci, szczególnie tutaj pani dyrektor Marzena Berezowska z Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz nasz ekspert Związku Miast Polskich, pan mecenas Maciej Kiełbus. Na początek chciałbym poprosić panią dyrektor, wiem, że pani dyrektor jest z nami pomimo dolegliwości zdrowotnych. Pani dyrektor, cieszymy się bardzo z pani obecności. Prosimy o zaprezentowanie kierunków prac nad zmianami prawa w zakresie polityki gospodarowania odpadami komunalnymi. Temat żywo interesujący samorządów, ale też przedsiębiorców, ale też nas, mieszkańców, którzy jedyne co obserwują, to wzrost rachunków, które przychodzi nam co miesiąc pokrywać w tym obszarze. Zmiana prawa ma ułatwić nam gospodarkę odpadami, też umożliwić wywiązanie się z naszych zobowiązań, jeżeli chodzi o jako państwo członkowskie. O tym wszystkim z całą pewnością wypowiedzi pani dyrektor. Bardzo prosimy. Nie wiem, czy mamy Łukasz, panią dyrektor. Już w tej chwili podłączamy. Nie mamy informacji, Łukasz. W tej chwili jesteśmy. Próbujemy się połączyć. Ja może korzystając z chwili, kiedy dołączy do nas pani dyrektor, szanowni państwo, jak istotne są to wyzwania, mówił tutaj już kolega Łukasz na wstępie, myślę, że po tych aspektach prawnych, które przedstawi nam pani dyrektor, bardzo interesująca prezentacja pana doktora Aleksandra Sobolewskiego z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, dotycząca tak naprawdę kluczowego dzisiaj obszaru, jakim jest zagospodarowanie w tej frakcji energetycznej, szczególnie z którym borykają się zakłady zagospodarowania odpadów. To jest pewien paradoks, że ktoś, kto jest właścicielem paliwa, a takim jest frakcja energetyczna w zakładach zagospodarowania odpadów, musi za pozbycie się tego paliwa słono zapłacić. Nie zbierałem cen, ale przeglądając literaturę, to dzisiaj płaci się za megagram, czyli za tonę przekazania tej frakcji energetycznej do odbiorców, w zależności od regionu kraju, to jest pomiędzy 300 a 400 zł mniej więcej. To jest poważna pozycja w kosztach, jeżeli chodzi o kalkulację odbioru odpadów na bramie tak zwanej, więc myślę, że ta prezentacja pana doktora Sobolewskiego będzie wyjątkowo interesująca. Łukaszu, miałbym prośbę, może byśmy, czekając na panią dyrektor, zamienili i może jest z nami pan mecenas Kiełbus już, bo to jest podobna problematyka, a dołączy do nas pani dyrektor. Co o tym sądzisz? Tak, tylko sprawdźmy, czy już pan mecenas jest z nami. Spróbujmy wywołać w związku z tym pana mecenasa Macieja Kiełbusa, bo być może to w tym czasie dołączy do nas pani dyrektor. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie mecenasie, mielibyśmy prośbę, troszeczkę zmienimy kolejność, bo mamy jakieś problemy techniczne z dołączeniem do nas pani dyrektor z Departamentu Odpadami. Przekazuję głos panie mecenasie. Myślę, że problematyka podobna, może tylko z innego punktu widzenia. Bardzo proszę, pan mecenas Maciej Kiełbus. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam z poznańskiej siedziby Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemskien-Partelski. Mam przyjemność dzisiaj państwa gościć i w telegraficznym skrócie chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami na temat prac ministerialnego zespołu dotyczącego zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przygotowałem dla państwa krótką prezentację, która zilustruje to, o czym planowałem dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że za bardzo nie wejdę
w paradę pani dyrektor Berezowskiej, bo rzeczywiście nasze tematy są niezwykle podobne i zbliżone do siebie. Nie wiem tylko, czemu nie mogę przesuwać prezentacji. Ale to pewnie już patrzymy. Czy mógłbym prosić o przesunięcie slajdu, bo jeżeli z mojej perspektywy. Okej. Okay. Drodzy Państwo, postulat powołania zespołu ministerialnego dotyczącego funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pojawił się w postulatach organizacji samorządowych, w tym Związku Miast Polskich, od dłuższego czasu. Wielokrotnie na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiciele korporacji samorządowych apelowali i do wcześniejszego, i do obecnego kierownictwa ministerstwa o to, aby taki zespół z udziałem samorządowców powstał, aby kwestie kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, czy szerzej, w sprawach zakresu gospodarki odpadami konsultować z samorządowcami, zanim jeszcze te projekty pójdą dalej. Ministerstwo ostatecznie wsłuchało się w postulaty środowiska samorządowego. Pod koniec listopada ubiegłego roku zostało wydane zarządzenie ministra klimatu w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Ten zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw klimatu. Zakres spraw, który został powierzony zespołowi, jest niezwykle szeroki. Są to zagadnienia o charakterze systemowym, wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie krótkoterminowej. Stąd w ramach prac zespołu pojawiają się tematy najnowszych planowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozmawialiśmy już o projekcie ustawy nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozmawiamy na temat projektów rozporządzeń, które Ministerstwo Klimatu zamierza w najbliższym czasie wydać. W zakresie prac wskazano także wypracowanie rozwiązań w zakresie usprawnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rozwiązania umożliwiające osiągnięcie poziomów recyklingu tych wynikających ze zmienionych dyrektyw unijnych, próba wypracowania rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów funkcjonowania, usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami, wreszcie kwestia rozszerzonej odpowiedzialności producenta, rekomendacje w zakresie wykorzystania bioodpadów, zapobieganie powstawaniu odpadów. Zespół, drodzy Państwo, ma dość szeroką reprezentatywność, dość szerokie grono osób jest reprezentowanych. Poza przedstawicielami Ministerstwa Klimatu mamy przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także przedstawicieli Związku Samorządów Polskich. Tutaj na czerwono zaznaczyłem tą organizację, bowiem pierwotnie w ramach zarządzania ministra w pracach zespołu mieli uczestniczyć przedstawiciele Związku Powiatów Polskich. Należy pamiętać, że powiaty także mają określone kompetencje w zakresie gospodarowania odpadami, wydawania niektórych decyzji powierzone zostało na poziomie powiatowym. Niestety, moim zdaniem niestety, Związek Powiatów został z zespołu wyeliminowany, usunięty. W jego miejsce pojawiła się inna organizacja samorządowa. Brakuje trochę tego głosu powiatów w naszych pracach. Oprócz tego mamy przedstawicieli izb gospodarczych, KIGO, mamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, plus Instytut Ochrony Środowiska. Oprócz tego w posiedzeniach zespołów dość licznie reprezentowani są przedstawiciele, różne eksperci branży odpadowej wywodzący się z bardzo różnych środowisk, co sprawia, że te dyskusje, które do tej pory się toczyły, są niezwykle dynamiczne, zwłaszcza w tych najbardziej newralgicznych obszarach, o których za chwilę Państwu opowiem. Zespół jest zespołem doradczym, drodzy Państwo. Nie ma możliwości wiążącego opiniowania czy narzucania pewnych rozwiązań. Nasze stanowiska, które będą wypracowywane, mogą zostać wzięte pod uwagę, natomiast oczywiście nie mają one charakteru wiążącego w tym zakresie. Zespół z założenia jest zespołem funkcjonującym czasowo. Zarządzenie w takiej postaci, która obowiązuje na dzień dzisiejszy, zakłada, że jest to zespół funkcjonujący do końca bieżącego roku, aczkolwiek biorąc pod uwagę ilość wyzwań, ilość obszarów, które zostały wyznaczone, no ja osobiście mam wątpliwości, czy uda się w tym terminie te wszystkie zadania zrealizować. Na chwilę obecną odbyły się dwa posiedzenia plenarne zespołu, pierwsze inauguracyjne, drugie 11 lutego 2021 roku, na którym powołano zespoły robocze, w ramach których zostanie podzielony ten szeroki zakres prac, o których dotychczas rozmawialiśmy. Tych zespołów jest sześć, jest to zespół do spraw recyklingu, odpadów komunalnych, zespół roboczy do spraw ROP-u, zapobieganie odpadów, przetwarzanie odpadów, i wreszcie kwestie nawozowe, środki poprawy właściwości gleby. Jako przedstawiciel Związku Miast Polskich zgłosiłem się do dwóch zespołów. Zespołu do spraw odpadów komunalnych, tutaj posiedzenie zespołu roboczego już się odbyło,
Za chwilę przybliżę Państwu, o czym rozmawialiśmy, gdzie się pojawiają te punkty tarcz pomiędzy poszczególnymi interesariuszami. Zespół do spraw rozszerzonej odpowiedzialności producenta jeszcze się nie zebrał. Wszyscy uczestniczący w pracach całego zespołu, wszyscy interesujący się zagadnieniami branży odpadowej, czekamy z wypiekami na twarzy, kiedy pojawi się projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Przedstawiciele ministerstwa, być może pani dyrektor Berezowska będzie mówiła o tym szerzej, zapowiedzieli, że z uwagi na objęcie prac nad ROT-em tarczą antykorupcyjną ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, projekt nie zostanie upubliczniony, nie zostanie przekazany nawet członkom zespołu do czasu, kiedy projekt nie zostanie wpisany do wykazu prac Rady Ministrów, więc w tym momencie należy zakładać, że zarówno członkowie zespołu, jak i wszyscy inni zapoznają się z projektem w tym samym czasie. Wokół tego projektu jest dość dużo niewiadomych, jak dokładnie będzie wyglądał system, jak wpłynie na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, jak głębokie zmiany ministerstwo planuje w tych systemach, które Państwo wdrożyliście u siebie w gminach, aby dostosować te systemy do rozwiązań wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Bo nie ulega wątpliwości, że system będzie podlegał ewolucji w związku z ROT-em. Zarówno jeśli chodzi o wielkość, charakter strumienia, zwłaszcza jeżeli razem z ROT-em zostanie wprowadzony system kaucyjny, który jest zapowiadany z naszych strumieni odpadów, z naszych pięciu kolorowych pojemników, pewne odpady zaczną znikać i będą pojawiały się w innych miejscach, w innych elementach systemu. Jeśli mówimy o systemie kaucyjnym, podobnie nie wiemy, jak będą wyglądały transfery środków finansowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, które są dzisiaj fakultatywnym elementem gminnego systemu odbiorowego i to jeszcze połączono w 2019 roku z elementem dobrowolności po stronie właścicieli nieruchomości. Zgadzam się z panią Mariolą, że jest to podstawa, bo na dzień dzisiejszy nie jest to dla nikogo tajemnicą. Całość kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na barkach właścicieli nieruchomości, na barkach mieszkańców. System rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma zapewnić drugie źródło finansowania tego systemu, co pozwoli przynajmniej na zahamowanie kosztów płaconych przez mieszkańców w ramach opłaty na rzecz gminy. Natomiast wszyscy mamy też świadomość, że w ramach tej szerokiej debaty publicznej wokół systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta pojawiały się skrajnie różne koncepcje w tym zakresie, łącznie z koncepcjami najdalej idącymi, zakładającymi wyjęcie spod odpowiedzialności gminy trzech strumieni odpadów, trzech pojemników, przekazanie ich do organizacji odzysku. Wypowiedzi nieśmiało pojawiające się ze strony przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, mam wrażenie, wskazują na to, że ta koncepcja została gdzieś odłożona na bok, ale punkt tego projektu nie zobaczymy. Trudno cokolwiek przesądzić. Ja osobiście, będąc delikatnie poturbowany wcześniejszymi pracami nad zmianami w prawie odpadowym, jestem bardzo ostrożny w jakichkolwiek ocenach, bo pamiętam nowelizację z 2019 roku, gdzie przedstawicielom organizacji samorządowych wydawało się, że kluczowe elementy tej nowelizacji zostały uzgodnione na etapie konsultacji pomiędzy stroną samorządową a stroną rządową, że kiedy wychodziliśmy z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, kluczowe kierunki zmian zostały omówione, natomiast w Sejmie już na etapie pierwszego czytania ta ustawa została w kilku miejscach przewrócona do góry nogami i później nie udało się tego odkręcić. To, o czym dzisiaj rozmawiano na posiedzeniu Zespołu do Spraw Gospodarki Komunalnej, to przede wszystkim wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Ministerstwo zgodziło się i wyraziło to wprost, że stawki wprowadzone w 2019 roku są stawkami zbyt niskimi, nierealnymi z punktu widzenia zasady samofinansowania się systemu. Ministerstwo zaproponuje podniesienie tych stawek. Co więcej, projekt nowelizacji zakłada wyraźne doprecyzowanie, że przy nieruchomościach niezamieszkałych będziemy mówili o stawce za jednorazowy odbiór pojemnika worka określonej pojemności. Mamy 5 pojemników na nieruchomości, odbiór 4 razy w tygodniu. Do deklaracji będziemy wpisywali 20 pojemników worków razy stawka wyższa niż ta do tej pory. Pojawił się temat, drodzy Państwo, stawek ryczałtowych od domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Tutaj także Ministerstwo Klimatu i Środowiska, za co bardzo dziękuję Pani Dyrektor Berezowskiej, jest otwarte na postulaty organizacji samorządowych, podniesienie tych stawek, bo ta stawka na poziomie 10% dochodu rozporządzalnego jest zdecydowanie zbyt niska. Bardzo wiele dyskusji,
argumentów z różnych stron dotyczyło tego, jak doprecyzować przepisy dotyczące metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a więc tego klucza, według którego dzielone są koszty funkcjonowania systemu. Jak Państwo doskonale wiecie, żadna z czterech metod dzisiaj dostępnych nie jest metodą idealną. Każda ma swoje wady i zalety, natomiast sytuację dodatkowo komplikuje zadziwiająco ewoluujące orzecznictwo sądów administracyjnych, które przy niezmienionych przepisach potrafi wychylać się raz w lewo, raz w prawo. Dyskusje dotyczące zmiany przepisów, po pierwsze, mają rozwiać te wątpliwości na przyszłość, ale z drugiej strony staramy się nie wylać dziecka z kąpielą i nie doprowadzić do sytuacji, w której ewentualne zmiany w ustawie posłużą jako argument przeciwko tym uchwałom, które były podejmowane do tej pory. Aby nie okazało się, że nasza zmiana wypracowywana w ramach zespołu będzie traktowana jako potwierdzenie OK, do tej pory nie było określonych możliwości. Rozumiem Pani Angeliko, że mówi Pani o metodzie od gospodarstwa domowego i podziale tych różnicowaniu stawki przy metodzie od gospodarstwa domowego. Tutaj rzeczywiście mamy z tym ogromny problem i to mamy z tyłu głowy, że to są zmiany nie tylko na przyszłość, ale też musimy się oglądać za sobą. W 2011 roku było dużo łatwiej. Mieliśmy do czynienia z czystą kartką, którą mogliśmy całkowicie dowolnie zapisać na nowo, tworząc system odpadowy. Dzisiaj, kiedy pewne rozwiązania funkcjonują, kiedy nowe rozwiązania są z nami od 10 lat, nie możemy przeciąć nożem tego, co było, gruba kreska, i zacząć od nowa. Musimy mieć świadomość zdarzeń, które są za nami. I temat, który wywołał najwięcej dyskusji, mamy cały czas nadzieję, że Ministerstwo Klimatu przychyli się do naszych postulatów w tym zakresie, do nieruchomości niezamieszkałe. Postulat organizacji samorządowych, Związku Miast Polskich, ale także Związku Gmin Wiejskich, Unii Metropolii Polskich jest prosty. Przywróćmy rozwiązanie obowiązujące do 2019 roku, a więc uchwała Rady Gminy, Rady Miasta, Zgromadzenia Związku Międzygminnego dotycząca objęcia gminnym systemem odbiorowym nieruchomości niezamieszkałych miała być bezwzględnie wiążąca dla właściciela nieruchomości, bez żadnej dobrowolności, bez względu na to, w którym momencie wyrażanej. Jeżeli radni powiedzą tak, chcemy mieć nieruchomości niezamieszkałe w systemie, to takie rozwiązanie powinno być dla właściciela nieruchomości wiążące, biorąc pod uwagę, że to na gminie spoczywa odpowiedzialność, ciężar za zorganizowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jego szczelność i realizację celów polityki środowiskowej, które przez ustawodawcę na gminy zostały nałożone. I już kończąc, bo wiem, że ja dopiero zaczynam, a po mnie szereg innych prelegentów, dwa kluczowe postulaty organizacji samorządowych. Pierwszy to system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Czekamy, kiedy pojawią się propozycje, kiedy będziemy mogli rozmawiać o konkretach, bo dzisiaj rok w dużej mierze to hasła, które nie zostały wypełnione treścią, a ogrom pracy przed nami, jeśli chodzi o poszczególne przecinki w ramach ustawy, która jest projektowana. Drugi postulat, na który niestety na dzień dzisiejszy nie ma otwartości, przynajmniej tak ja to odczytuję ze strony ministerstwa. Niezależnie od poprawek w obowiązującej obecnie ustawie, tych zmian technicznych na dzisiaj, my powinniśmy pracować nad nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nasza dotychczasowa ustawa wielokrotnie nowelizowana, wielokrotnie zmieniana, staje się, już jest nieczytelna i bardzo mało użyteczna, funkcjonalna pod wieloma względami. Zatykając jeden przeciek palcem, tam gdzie orzecznictwo, tam gdzie organy nadzoru wytykają nam, że coś jest nieszczelne, zaraz pojawiają się przecieki kolejne. Jedna zmiana wpływa na interpretację innych przepisów. I tutaj postulat, który się pojawia od dłuższego czasu, żebyśmy zaczęli pisać tę ustawę na nowo, być może na tych samych założeniach, które mamy do tej pory, ale żebyśmy uporządkowali ją całościowo, bo kolejny artykuł 9, T, A, T z kolejnymi literkami może tylko i wyłącznie to wszystko skomplikować. Dziękuję bardzo. To takie wprowadzenie z mojej strony, oddaje się absolutnie do Państwa dyspozycji. Nie wchodziłem głębiej w projekt nowelizacji, który został przygotowany przez ministerstwo, natomiast tam w szeregu kwestii technicznych, które zostały zaproponowane, organizacje samorządowe, w tym Związek Miast Polskich, wyraziły zdecydowanie negatywne stanowisko, w tym jeśli chodzi o indywidualizację rozliczeń w zabudowie wielorodzinnej
Zobaczymy, jakie rozwiązania uda nam się w tym zakresie wypracować, bo jeszcze przedmiotem obrad to nie było. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Zdzisławie. Bardzo pozdrawiam dziękuję. Z Poznania. Dziękuję, panie mecenasie. Jak zwykle z przejrzysty sposób, acz skomplikowana, wyjątkowa materia, bardzo ważna dla, tak jak powiedziałem, dla samorządów, szczególnie dla nas, mieszkańców. No, nigdy nie było łatwo w tym zakresie. Ja to mogę powiedzieć ze swojej praktyki samorządowej wieloletniej, ale myślę, że w tej chwili po ustaleniu maksymalnych stawek i ograniczeniu ich ustawowo zaczęły się problemy, że te poziomy maksymalne nie pokrywają rzeczywistych kosztów działania systemu i gminy zmuszone są dopłacać do systemu. To jest bardzo groźne dla finansów samorządowych, ale to może jest temat na odrębną dyskusję. Proszę Państwa, jedno zdanie, rzeczywiście ten problem dopłacania staje się coraz większy, bo co jakiś czas słyszymy o gminach, które decydują się na dopłacanie do systemu. Wczoraj informacja o kolejnej gminie, która dopłaca 4 miliony złotych rocznie do systemu. Jeżeli powiemy sobie, że można dopłacić 4 miliony, równie dobrze można byłoby dopłacić 8 czy 18. Dopuszczenie możliwości dopłacania oznacza, że de facto rady są całkowicie uwolnieni w kształtowaniu stawek opłat, a moim zdaniem nie tędy droga. Mam nadzieję, że organy nadzoru regionalne i zbudowankowe zmienią podejście do kwestii samobilansowania się systemu. Panie mecenasie, ja miałbym wielką prośbę, bo mamy dalej problemy z połączeniem z panią minister. Będę prosił pana doktora Sobolewskiego, aby wszedł jakby ze swoją prezentacją, ale gdybym mógł mieć wielką prośbę do pana mecenasa, aby pan pozostał z nami do dyskusji. Ja cały czas z państwem, do przerwy jestem z państwem cały czas, więc śmiało będę na czacie się starał pomagać. Ja już teraz chciałbym prosić pana mecenasa, aby zastanowił się nad tym, czy tak naprawdę dopłacając do systemu gospodarki odpadami z budżetu gminy, nie łamiemy tej podstawowej unijnej zasady wynikającej z dyrektywy, że to zanieczyszczający płaci. Ale o tym może byśmy powiedzieli w dyskusji. A teraz gdybym mógł poprosić pana doktora Aleksandra Sobolewskiego, myślę, że będzie wyjątkowo interesująca prezentacja, bo myślę, że kwestia zagospodarowania tak zwanego RDF-u, czyli tej frakcji energetycznej, proszę Państwa, to jest bardzo poważny problem w zakładach zagospodarowania odpadów. Tak jak powiedziałem, paliwo, za które właściciel paliwa musi zapłacić, żeby ktoś w ogóle je odebrał. Ale myślę, oddajmy głos panu doktorowi, a w dyskusji ewentualnie o tym jeszcze porozmawiamy. Panie doktorze, jest pan z nami? Znaczy, ja myślę, że mnie i widzicie, i słyszycie, tak? Słyszymy doskonale, panie doktorze, już z niecierpliwością czekamy na pana prezentację. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jeszcze jedno takie pytanie. Czy widzicie państwo, jak w tej chwili na slajdzie rusza się moja strzałka do pokazywania? Nie wiem, jak... Nie widać. Nie widzimy. Aha. A chce pan, żeby było widać? Znaczy, chciałbym, żeby było widać tutaj to. To kliknij, współpracuj. Znaczy, chciałbym, żeby było widać wskaźnik laserowy. O, tak jak jest teraz pan Łukasz, pana Łukasza strzałkę ja widzę, ale państwo, ja rozumiem, nie widzicie mojej. To już, panie doktorze, na dole ma pan taką belkę i tam jest taki kursor, taka strzałka, tam się rozwinie menu kursor, i są dwa tryby kursora. Kursor prywatny, kursor, a pan musi włączyć kursor. Jako kursor, nie, czy prywatny kursor, czy kursor? Kursor? Nie, kursor, bo kursor prywatny właśnie nie widać, a kursor będzie. A teraz widać. Widzicie? Włączyłem. Tak, widzimy. Super, okay. Czyli mam wszystko. Ja tylko jeszcze sprawdzę, czy się przesuwają slajdy. Ja rozumiem, tak. Przesuwają się. Dobra, mogę zaczynać. Okay. Oddajemy panu głos, proszę. I też proszę o takie spokojne mówienie, tak żeby tłumacz mógł spokojnie też. Tak, postaram się mówić bardzo spokojnie. Dziękuję, już dam sobie radę. Ja po pierwsze bardzo dziękuję za możliwość tego wystąpienia. Jak przejrzałem listę uczestników 241, to rzeczywiście robi to wrażenie. I tym bardziej wiem, że muszę Państwu przekazać syntetyczne informacje, które będą dla Państwa bardzo potrzebne, a ponieważ mam przez długi okres czasu kontakty z samorządami, więc wiemy, zdaję sobie sprawę, co Państwa najbardziej boli. Ja bym zaczął tylko od jednej takiej prostej rzeczy. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, czyli moja jednostka, gdzie pracuję, mieści się w Zabrzu. Jesteśmy pod nadzorem ministra aktywów państwowych. Od 60 ponad 5 lat, 150 osób i jesteśmy wszyscy do Państwa dyspozycji. Jednym z kluczowych obszarów aktywności Instytutu to jest właśnie procesy termiczne, w tym między innymi energia z odpadów,
Także zapraszamy za każdym razem do bezpośredniego kontaktu również. Myślę, że większość problemów Państwa będziemy w stanie rozwiązać. Poproszono mnie o przygotowanie prezentacji, która nazywa się Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Powiedziałbym, jest to tak szeroki program i tak ogromne zagadnienie, że wybrałem tylko fragmenty dla Państwa. Moim zdaniem to, co Państwa chyba najbardziej będzie interesowało, czyli między innymi też pieniądze. Ale pierwsze na wstępie muszę się ustosunkować do tego, co powiedział przed chwilą pan prowadzący. Tutaj sobie napisałem taką złotą myśl. Musimy słono zapłacić za odbiór paliwa. Znaczy rzeczywiście, proszę Państwa, jeżeli byśmy powiedzieli, że RDF-y byłyby w pełni wartościowym paliwem, no to byłby jakiś absurd, żebyśmy za to mieli płacić. Niestety RDF-y są substancją, która ma właściwości paliwowe, natomiast czy są pełnowartościowym paliwem, o tym między innymi powiem w moim wystąpieniu. Także przechodzę do następnego slajdu. Proszę Państwa, pierwsza sprawa, z którą się również samorządy spotykają, to jest pytanie takie. Ten odzysk odpadów, jak my w ogóle patrzymy na odzysk? A więc wbrew temu, co sądzi większość społeczeństwa, selektywna zbiórka odpadów nie rozwiązuje problemu ich recyklingu. I to jest główny leitmotiv. Większość ludzi myśli, że jeżeli zbieram do kilku pojemników odpady, to właściwie one w sposób magiczny potem znikną. No nie do końca, bo wtedy musielibyśmy mieć odpowiednią technologię, za którą niestety trzeba zapłacić. W związku z tym, jeżeli mamy za każdym razem problem recyklingu, mamy odpowiednie wskaźniki, wymagania i unijne, i krajowe, odzysk energii z odpadów staje się koniecznością dla nas. I co najważniejsze, i to Państwo musicie wiedzieć, bo różne były opinie, ono nie stoi w sprzeczności z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. To jest uzupełnienie, integralna część tego systemu. A więc jak wygląda ten nasz odzysk energii dzisiaj? No na początku mamy zawsze jakieś odpady komunalne, czyli mamy tego mieszkańca, potem mamy system zbiórki, to mam takie, i po systemie zbiórki co my otrzymujemy? No po pierwsze otrzymujemy całą masę rozsegregowanych odpadów, ja mówię oczywiście w sytuacji, że ten system zbiórki przyzwoicie działa. No i po jednej stronie nie mamy problemu z odbiorem części tych materiałów, a więc złom tutaj mam szkło, tutaj akurat widzicie Państwo, zrobiłem jakieś odpadowe tworzywa sztuczne i tutaj zrobiłem taki niesort, taką resztę. No problem polega na tym, dlaczego ta część działa, a ta część nie działa. No jest prosta rzecz. Tu mamy technologię. Tu jest po prostu na koniec, co się nazywa huta. Tu się nazywa huta szkła, czyli po prostu my mamy jasną technologię. Tutaj technologia jest tak typu plus minus, a tutaj jej praktycznie nie ma w ogóle. Skoro tej technologii nie ma, no to mamy problem. A więc wygląda to w ten sposób, że na koniec mamy odzysk energii, czyli to wszystko, co działa dobrze. No a tutaj drugą metodę mamy składowanie, którego absolutnie nie chcemy. Skoro my składowania nie chcemy i jako cywilizowany kraj mówimy, że musimy od tego odchodzić, no to mamy dwie możliwości. Albo znajdziemy technologie, które nam zagospodarują wydzielone frakcje odpadowe, a jeżeli nie, to dla tej reszty musi być odzysk energii. I de facto o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o tym odzysku energii. A więc powiedziałem, jeśli dzisiaj nie potrafimy przeprowadzić skutecznego recyklingu, to może lepiej prowadzić odzysk. Przez długi okres czasu w ministerstwach również funkcjonowało takie przeświadczenie, że tylko i wyłącznie recykling, amen. Proszę Państwa, recykling tak, jest to kierunek jak najbardziej pożądany, ale pod warunkiem, że po pierwsze mamy technologię wielkoskalową, bo nie mówimy tutaj o badaniach jakichś naukowych, i po drugie, że trzeba to zrobić za rozsądne pieniądze, czyli za takie pieniądze, żeby ktoś za to na koniec zapłacił. Więc napisamy w pierwszej kolejności odzysk energii, a więc spalarnia. Słowo, którego nie lubimy, nie chcemy, ale oto się to po prostu prawnie tak nazywa. Ale jeżeli spalarnia, to moim zdaniem w przyszłości, mówimy o takiej sytuacji na przyszłość, tylko RDF-u, czyli tylko frakcji paliwowej, która jest wydzielona. Czyli już nie mówimy, powstało w Polsce kilka pięknych spalarni, które są ustawione na niesort. Na odpady komunalne. Dzisiaj wymóg jest taki, trzeba odpady komunalne najpierw przesortować, to co się da puścić w układzie recyklingu, a tą resztę wykorzystać na tę energię. I taki model powinien być dominujący w Polsce na najbliższe lata. A więc tak jak napisałem, ja sobie napisałem taki leitmotiv, dopuszczona prawem konieczność. Tak, to jest dopuszczona prawem, ale to jest niestety konieczność. Gdybyśmy dzisiaj potrafili wszystko poddać recyklingowi, a więc nie odzyskowi, to byłoby najlepsze. No tylko, że każdy by chciał żyć długo, szczęśliwy i być zdrowy. No tylko to jest mało realistyczne, a jeszcze bogate. A więc waste to energy, czyli ta energia z odpadów staje się koniecznością. A więc dla dzisiejszego tego naszego spotkania, proszę Państwa, ja postawiłem taką tezę. Zagospodarowanie paliw z odpadów
czyli jak się mówi tym popularnie w sumie RDF-u, czyli Recovery the Right Fuel, w ciepłownictwie, czyli w tym ciepłownictwie najczęściej komunalnym, jest w praktyce jedynym szybkim i skutecznym sposobem rozwiązania problemu RDF-u w Polsce. Ja głęboko wierzę w tą tezę i będę chciał między innymi Państwu udowodnić. No więc jest pytanie, no jeżeli tak, jeżeli to jest prawda, to dlaczego tak trudno wdrożyć powyższą koncepcję w praktyce gospodarczej kraju? No i jest tutaj kilka uwarunkowań, dlaczego, i o tym Państwu opowiem. No więc po pierwsze, jaką mamy skalę problemu? O tym większość Państwo wiecie, bo Państwo może nie widzicie tego z perspektywy kraju, ale widzicie to z perspektywy własnych miast. A więc rocznie w Polsce przybywa bilansowo między 1,5 a 3 miliony ton RDF-u, z czego do końca nikt tego naprawdę do końca nie zbilansował. Ale oszacowania wskazują, że w Polsce mamy około 30 milionów ton tego paliwa w różny sposób magazynowany, przechowywany, no bo nikt nie używa słowa składowany. Natomiast nazywa się to samo. Leży materiał na kupie ogrodzony jakąś taką taśmą i tylko nazwiemy to magazynem. On dalej leży na kupie. Trzeba coś z nim zrobić. Co roku go przybywa. Proszę zobaczyć, to jest 30 milionów ton materiału. Czyli nawet jak będziemy mieli sieć spalarni, które ten problem rozwiążą, to tylko rozwiązanie, żeby ta górka zniknęła, to jest ładnych parę lat. A więc tego, jeżeli mówimy o odpadach, no to zacznijmy od tego, ten nasz surowiec do procesu, czyli jak wygląda morfologia odpadów. Prawdziwe badania morfologiczne, teraz kilka dużych miast się przymierza tego, żeby taką morfologię 12-miesięczną robić i wiedzieć dokładnie, co jest w tych naszych odpadach, ale mniej więcej 2017 rok, to nie są pełne badania, ale to są jedne z lepszych dostępnych, mamy tej części biodegradowalnej 20 parę procent, 1/4, oprócz tego mamy ten papier, no szkło oddamy, metale oddamy, no plastiki super, jeżeli dałoby się komuś oddać do recyklingu, to byłoby pięknie, jeżeli nie, no to trzeba je spalić, no i mamy tą bardzo dużą część, które są te materiały, nazwijmy to takie nasypowe, wielkogabarytowe, no i inne. No przerażające jest to, że wiecie Państwo, że jest 26% innych. Tych innych powinno być może 3, może 5, bo reszta te inne są po prostu niedobrze opisanym materiałem należącym do tych głównych grup. No i teraz przejdziemy do odzysku energii z odpadów, a więc mamy trzy podstawowe problemy. Pierwsze to jest paliwo, czyli jakość wytwarzanego RDF-u. Czyli to, o czym mówił pan prowadzący, czy my naprawdę mamy paliwo, czy my mamy coś, co leży i chcielibyśmy, żeby zostało uznane za paliwo. To jest na osobny referat, jeżeli Państwo będą chcieli, taki temat podejmę. Drugi temat, i o to poproszono mnie dzisiaj, czyli instalacja. Czyli mamy już paliwo, druga rzecz to jest instalacja do odzysku energii z RDF. No i pytanie takie, Państwa, jak nie ma tej instalacji, to jak w tej starej historii o Napoleonie, gdzie jeden z jego generałów nie wygrali bitwy i było pytanie dlaczego, on mówi, było 100 powodów, odpowiada ten generał, podał pierwszy z nich, nie mieliśmy armat, no i Napoleon powiedział, już dalszego powodu może pan nie podawać. No tu jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak nie ma instalacji, no to o czym możemy rozmawiać? One fizycznie muszą powstać jako obiekty technologiczne, co nie jest ani tanie, ani szybkie, o tym będę mówić. No i trzecia rzecz, orzeczenie prawne i biznesowe, to jest znowu na osobny temat. Skupiam się w tej chwili tylko na tym drugim czerwonym. Proszę Państwa, jak wygląda schemat blokowy takiego odzysku energii z odpadów? On za każdym razem będzie taki sam. Najpierw trzeba te odpady, które są, trzeba je przygotować. Później mamy tak zwany blok konwersji termicznej, to jest po prostu kocioł energetyczny. To może być jakiś reaktor zgazowania, pirolizy, ale mówmy o klasycznej spalarni, czyli taki kocioł, najczęściej rusztowy. Oczywiście mamy z tego jakieś żużle, które z tego wychodzą. No i mamy dwa takie tory. Jeden tor to jest ten odzysk ciepła, czyli ten odzysk energetyczny, więc odzysk ciepła, układ ewentualnie kogeneracyjny, taki, że mamy energię elektryczną i ciepło na sprzedaż dla mieszkańców. No i mamy ten drugi tor środowiskowy. No musimy spaliny tak oczyścić, żeby tych mieszkańców nie truć. Czyli powinny być czyste spaliny. Jeżeli tak popatrzymy na ten cały obiekt, to tak, na początku wchodzą odpady. Oczywiście mamy jako produkty energię elektryczną i ciepło, czyli to, co możemy sprzedać. No mamy spaliny, które muszą być oczyszczone do atmosfery, no i mamy odpady wtórne, których oczywiście jest o wiele mniej, zarówno popioły, żużle, jak i układy z układu oczyszczania spalin. W taki schemat technologiczny praktycznie wpisują się wszelkie spalarnie. I teraz popatrzmy sobie. Pytania, które są już dla Państwa, dla takiego burmistrza, który zada sobie pytanie, jeżeli chce w ogóle w to wejść, rozwiązać problem, czy prezydenta przy większym mieście, no to Państwo macie takie cztery. Po pierwsze, czy idziemy na spalanie, czy na współspalanie? Współspalanie to jest na przykład biomasa z odpadami, bo węgiel z odpadami to jest współspalanie, czy też czyste spalanie. Dwa, czy ma być instalacja kogeneracyjna, czy tylko produkcja ciepła? No jeżeli mamy odbiór ciepła u nas, czyli ciepłą wodę użytkową, to, że my zbilansujemy, no bo na cały bilans energetyczny instalacji, no to okej. Kogeneracja dziś jest bardzo mocno oczekiwana, czyli produkuje i prąd,
i energię cieplną. Oczywiście instalacja kogeneracyjna będzie droższa od tylko instalacji do produkcji ciepła, więc musimy zdecydować. Trzecia rzecz, czy idziemy na instalacje małe, ja mówię takie poniżej 50 tysięcy, napisałem 15-40, czy na instalacje duże powyżej 100 tysięcy. Kiedy mamy instalację dużą? No po pierwsze, jak mamy duże miasto, Kraków, Poznań, Warszawa, to będą instalacje duże. Ale tutaj instalacja mała, no może być taka, że pójdziemy na własne odpady, ewentualnie będziemy odpady przywozić. No proszę Państwa, sprawa jest jasna, no jeżeli mamy przywozić, odpady, no to najczęściej społeczeństwo, nasi mieszkańcy jeszcze strawią, jeżeli własne odpady mamy spalać, ale jak mamy skądś przywozić, no tutaj to nie jest aż takim prostym problemem. No więc dla takiego miasta powiatowego to jest właśnie około gdzieś 40 tysięcy i dla powiatu. No i pytanie ostatnie, czy technologia polska, czy technologia z importu, czy know-how krajowy. Proszę Państwa, zestawiłem Państwu wszystkie polskie spalarnie odpadów, te uruchomione w ostatnich latach, są bardzo nowoczesne, piękne obiekty w Europie, naprawdę możemy w pełni się nimi pochwalić. No i teraz zestawiłem kilka rzeczy. Po pierwsze, jaka zdolność przerobowa? No te obiekty są różne, ale proszę zwrócić uwagę, wszystkie są na poziomie co najmniej 100 tysięcy ton, czyli taki klasyczny niemiecki model, który kiedyś mówił, że 200 tysięcy ton to jest dobra spalarnia, potem zeszli do 100 tysięcy ton. To są takie obiekty. Średnia nasza spalarnia 170 tysięcy, czyli jest to obiekt duży. To nie jest obiekt dla powiatowego miasteczka. Dalej, no terminy uruchomienia, one wszystkie były uruchomione 15-20, to jest ten czas. I teraz co ważne, koszt inwestycyjny. Tu jest koszt inwestycyjny w milionach złotych, one są rozrzucone, ale tutaj podaję Państwu, ponieważ każda z nich ma troszeczkę inną skalę, więc przeliczyłem mniej więcej, to jest średnio około 3000 zł na tonę. Takie, z takimi kosztami inwestycyjnymi jeszcze rok temu czy dwa temu trzeba się było liczyć. Dzisiaj one poszły mocno w górę. No i zestawiłem Państwu dwie rzeczy. Jaka jest produkcja energii elektrycznej, produkcja ciepła. One są różne. Najczęściej, znaczy wszystkie te układy są układami kogeneracyjnymi. Zazwyczaj o wiele więcej produkuje się ciepła i to ciepło trzeba gdzieś zagospodarować. Najlepiej jak mamy własną oczywiście sieć, żeby do tej sieci wpuścić. Energię elektryczną łatwiej jest sprzedać, ciepło niespecjalnie. No i teraz Państwo zobaczcie na wykresie, jak to wygląda. Jeżeli popatrzymy tutaj zdolności przerobowe instalacji, a tutaj zobaczymy koszt inwestycyjny, to one się mniej więcej tak układają. Czyli tutaj mamy te takie duże spalarnie, 200-300 tysięcy, no i tutaj trzeba mieć no, powyżej pół miliarda bez dyskusji. To są, jeszcze raz przypominam, to są ceny między 2015-2020. Dzisiaj to jest trochę droższe. No i dla tych obiektów mniejszych, takich typu między 100-150 tysięcy, no jesteśmy na poziomie, no ale też mówiąc krótko, te 300-400 milionów trzeba mieć. To jest, proszę Państwa, bardzo dużo i to jest jedna z barier rozwoju tego typu obiektów. No dla większości z Państwa, jak patrzyłem na listę uczestników, no to Państwo jesteście tutaj. Państwo jesteście, będziecie między 50 a 100, duża część będzie koło 50. I w ogóle powstaje pytanie, czy my tutaj w ogóle znajdziemy obiekt, który będzie spełniał warunki techniczne i biznesowe dla nas? A więc po pierwsze, no czy takie spalarnie w ogóle istnieją? No ja Państwu dałem takie tutaj dwa wybrane instalacje, 50 tysięcy, 60 tysięcy w Niemczech. To są działające obiekty, czyli ciepłownie, które sprzedają ciepło na zewnątrz. A więc takie obiekty są. Ich nie ma w Polsce, ale one są za naszymi granicami. Czy można myśleć o polskiej technologii? No są takie oferty, ja nie chcę tutaj żadnego marketingu robić. Znana wszystkim firma Sefaco, fabryka kotłów w Sędziszowie, która zbudowała większość, przez ostatnie 50 lat większość kotłów ciepłowniczych w polskich ciepłowniach, szczególnie w tej skali powiatowej. No to jest Sefaco, współpracujemy blisko. Można rozmawiać na temat polskiej instalacji, bardzo ciekawa oferta, ale to jest znowu na osobny referat. Przejdę, proszę Państwa, do takiego typowego biznesowego case study, czyli to, co jest najważniejsze w tej mojej prezentacji na dzisiaj. A więc postawmy sobie pytanie, jeżeli mamy miasteczko powiatowe i chcemy mieć spalarnię RDF, no bo mamy własny RIPOK, siedzi sobie pan burmistrz, ma kilku prezesów swoich spółek, czyli ma z tego dawnego RIPOKa, ma własną spółkę ciepłowniczą, no i dostaje informację, słuchajcie, mamy 40 tysięcy ton na rok RDF-u, musimy coś z tym zrobić, komuś to oddać. Przekazać, dopłacić, samemu spalić, zagospodarować. I powstaje pytanie, co z tym zrobić biznesowo. Proszę Państwa, omówię Państwu, jak wygląda taki wariant bazowy dla takiego rozwiązania. Więc ilość spadanego RDF-u 42 tysiące, moc cieplna wynikająca z tą 16 MW, to jest dość dużo, to jest dobrze uciepłownione miasto na ciepłą wodę. No oczywiście paliwo RDF, które mamy o wartości opałowej między 10 a 15 megajuli, a w te szczegóły nie wchodzę, chyba że byłyby jakieś pytania. Zresztą zachęcam do kontaktu. No i co mamy? No pierwsza sprawa, ile to będzie kosztować? Więc wszyscy, którzy przychodzą do Państwa i mówią, że za 20-30 milionów wybudujecie taki obiekt, to po prostu opowiadają Wam głupoty.
Około 94 milionów to jest dla takiego obiektu, przy czym proszę zobaczyć, tutaj mówimy o obiekcie, który ma produkować ciepło, ciepłą wodę bez układu kogeneracyjnego. Jeżeli chcemy iść na dotacje najczęściej i dostać, a dotacje, jeżeli będą, to będą tylko na układy kogeneracyjne, a więc to musimy dołożyć, no nie chcę powiedzieć drugie tyle, ale na pewno ponad połowę więcej. I teraz do rachunku biznesowego wzięlibyśmy następujące rzeczy, a więc przychód z przejęcia do RDF-u 450 zł. Czy to jest racjonalna liczba na dzisiaj? No na rynku, jak Państwo wiecie, to niektórzy, ponieważ jest typowy rynek odbiorcy odpadów, którzy dyktują ceny, bo jest mniejsze, jest większa zdecydowanie popyt niż podaż, no więc te ceny w ostatnim roku dochodziły do 1000 zł, 750 to są zupełnie niezłe ceny. Myśmy założyli 450, bo uważam, że w perspektywie 20 lat to raczej ta liczba będzie bardziej racjonalna. Za tyle powinniśmy, ktoś nam powinien to odebrać. Czyli my musimy patrzeć, albo nam ktoś to odbierze, a jeżeli nie, czy nam się opłaca zainwestować, mieć własną spalarnię. Oczywiście jak mamy własną spalarnię, to rozwiązujemy problem sami. To nie musimy czekać i liczyć, że ktoś nam to odbierze i co roku się denerwować, a co będzie, jak przestaną nam odbierać, co będą kupy śmieci gdzieś leżały. Oczywiście przychód z tytułu sprzedaży ciepła, liczmy, że sprzedamy ciepło, no i dla takiego rachunku biznesowego wzięliśmy, że udział tego sprzedanego ciepła 100%. Oczywiście na tak zwanej analizie wrażliwości pokażę Państwu, co się dzieje, gdy nie sprzedamy całego ciepła. A więc do rzeczy, wykres. Proszę zobaczyć, mamy tutaj taką klasyczną rzecz, czyli tutaj mamy tak zwaną analizę wrażliwości, czyli mamy tutaj wartość zaktualizowaną, czyli NPV, mówiąc brutalnie i po ludzku, ile nasza inwestycja przyniesie nam dochodu. Tutaj mamy nasze zero, czyli w momencie, gdy mamy ten punkt, o którym mówiliśmy, nasz punkt, wrócę tutaj, Państwu powiem, to jest te 42 tysiące, przy takiej cenie odbioru i przy takim cenie capexu na zbudowanie instalacji. Teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. W momencie zaczniemy pierwsza rzecz, nakłady inwestycyjne. No raczej dzisiaj liczyć, że nakłady inwestycyjne pójdą w dół, jest to naiwnością. Jak nam się uda zbudować taniej tą ciepłownię o 50%, proszę zwrócić uwagę, my dochodzimy do 140 milionów zysku w czasie 15-20 lat. To jest bardzo dochodowy biznes. Zacznijmy od tego jednak, gdzie mamy to zero. Zero, proszę Państwa, mamy na poziomie 90 milionów. Czyli my mamy drugie tyle zysku, ile żeśmy zainwestowali. Mówiąc inaczej, jest to bardzo dochodowe przedsięwzięcie. Oczywiście, jeżeli nam się okaże, że rozpisujemy przetarg i nagle okaże się, że cena będzie o połowę wyższa, no to nasz zysk spada i dochodzimy do tego, ale dalej jesteśmy na plusie. Dochodzimy do poziomu 50 milionów, ale jesteśmy dalej na plusie. To jest odnośnie capexu. Ale popatrzmy, tak zwana wysokość opłaty za utylizację, bo to Państwa najbardziej interesuje. Tutaj mamy ten punkt 450 zł. No i wyobraźmy sobie, jeżeli pójdziemy w górę, czyli będziemy mieszkańców bardziej kasować za odpady, no to wygeneruje nasza instalacja przepiękny zysk. My tutaj dochodzimy do zysku 160 milionów złotych. Tu jest piękny biznes, tak. Tylko podnieśliśmy cenę o 50%. Ale co się dzieje z kolei, jeżeli zejdziemy z cenami w dół? No byłoby pięknie, mieszkańcy nas ozłocą. Proszę zobaczyć, schodzimy w dół, nasz biznes schodzi prawie że do zera. Przy obniżonej cenie o 50%, przypomnijcie sobie Państwo, 450 zł było na wejściu, obniżamy cenę o połowę, to mamy 225. I nasz biznes prawie schodzi na zero. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten punkt odpowiada w przybliżeniu biznesowi w Poznaniu czy w Krakowie. Tam jest niska cena za odpady, ale instalacja pracuje w układzie na tak zwany 0+. Ona komercyjnie nie musi iść w układzie generowania wielkiego zysku. No i trzeci element, który jest, ja już następnych wykresów nie będę omawiał tak szczegółowo, to jest co się dzieje, gdy nie sprzedamy ciepła przez cały rok. Że na przykład tutaj jesteśmy 50%, czyli sprzedamy ciepło tylko przez pół roku. Patrzcie Państwo, jak się pogarsza nasz biznes. Z zysku na poziomie 90 milionów my dochodzimy do zysku raptem na poziomie 30. Czyli całoroczny odbiór ciepła jest warunkiem naszego poprawnego biznesu. Już nie będę szczegółowo omawiał, tendencje są te same, tylko liczby. Państwo zobaczycie, każdy, kto prowadzi biznes, on mówi, zadaje pytanie, czy mi się to zwróci i kiedy. No tutaj dla tego okresu, dla naszego case study mamy okres zwrot na poziomie 8 lat. No 8 lat to jest dobry, to jest normalnie dobry biznes na zainwestowanie. Jeżeli na przykład, tutaj patrzcie Państwo, weźmiemy i obniżymy opłatę za odpady, no to już dochodzimy do 15 lat. Czyli zaczynamy tutaj mieć takie rozwiązanie, które jest działaniem jednak bardzo mocno prospołecznym. To samo, jeżeli chodzi, nie sprzedamy całego ciepła, też nam się biznes pogarsza. Szanowni Państwo, i teraz drugi wariant, który muszę szybciutko Państwu omówić, czyli a co będzie, jeżeli my nie mamy
odpadów na 40 tysięcy ton i mamy mieć mniejszą instalację, taką 16, czyli dla małego miasta. Lecz dla małego miasteczka ktoś mówi, może chcemy coś takiego zrobić. Dużo mniej ciepła na sprzedaż, ale trzeba komuś te 6 MW sprzedać. Dużo niższa wartość kosztów inwestycyjnych, ale dalej to jest 65 milionów. Warunki pozostały takie same, 450 zł za RDF-y, 140 za megawattogodzinę w cieple sprzedawanym. Również układ jest bez kogeneracji, czyli sprzedajemy tylko ciepło. Jak tutaj wyglądamy? No i tutaj duże zaskoczenie. Patrzcie Państwo, w momencie punktu zerowego my jesteśmy na wartości minus 10 milionów. Czyli taka inwestycja generuje nam stratę. A więc kto ma to zapłacić? Kto ma zwrócić te pieniądze? No oczywiście metody mamy różne. No pierwsza metoda, taka najprostsza. No idźmy po tej linii. No podnieśmy społeczeństwu opłatę za odpady, nie? Tutaj mamy zero, czyli tu się przecinamy, czyli jeżeli podniesiemy opłatę za odpady na poziomie 20% i wtedy będziemy kasować nie 450, 530, to się zerujemy. Jeżeli dalej będziemy podnosić tą cenę, no to proszę Państwa, zaczynamy zarabiać. Ale jest druga metoda. Moim zdaniem być może dużo lepsza w układzie gospodarki komunalnej i działalności, która służy społeczeństwu, a nie biznesowi. No to idźmy tą drogą. A co to znaczy ta droga? To znaczy dotacja. Jeżeli, proszę Państwa, zaczniemy dawać dotacje, czyli dostaniemy, będziemy mieć mniejszy kapeks. Nie wszystko musimy zapłacić sami, bo tą różnicę ma nam dopłacić dotacja. Czyli proszę zobaczyć, zamiast tutaj było 60 parę milionów, jeżeli dostaniemy 10 milionów dotacji, to się mniej więcej bilansujemy na zero. Jeżeli byśmy dostali dotacji połowę, a moim skromnym zdaniem Narodowy Fundusz powinien w tym kierunku nas wspierać, no to przy tej połowie, proszę Państwa, zaczynam mieć przyzwoity biznes na 20 milionów do przodu. Czyli właściwie tutaj układ dotacji jest działaniem alternatywnym do podnoszenia ceny za odpady. No i tutaj mając te dane, każdy Państwa indywidualny przykład, on będzie dla danego miasta, można to dokładnie w złotówkach rozpisać, powiedzieć, jaką mamy sieć ciepłowniczą, komu ile ciepła sprzedamy, ile mamy odpadów, czy my oprócz naszych odpadów chcemy wsadzić jakieś odpady z dwóch, trzech zakładów przemysłowych, które mamy, nie wiem, mamy fabrykę mebli na miejscu coś innego, czyli te odpady, które fajnie by powinny również być poddawane termicznemu przekształceniu. Oczywiście, jak wygląda tutaj okres zwrotu? No nasz pierwszy okres zwrotu niestety dla tej małej spalarni no, wychodzi słabiutko. No 20 lat to już jest taki nędzny biznes, a w momencie, gdy mielibyśmy na przykład cenę obniżyć albo niecałe ciepło sprzedać, to jesteśmy 35-40 lat, no to proszę Państwa, żaden ciepłownik to się nie decyduje. No i końcówka, bo patrzę, że po kolei czas mi się powoli kończy. A więc porównajmy te dwa case study, 40 tysięcy ton i 16 tysięcy ton. Nakłady 94, znaczy, przepraszam, nie nakłady, tylko stopa zwrotu 94, a tutaj generujemy minus 10 milionów, czyli tu jest problem. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj stopa zwrotu na poziomie 15%, tu jest tylko 3. Oczywiście i czas w latach. Tutaj nam się po 8 latach biznes spłaca, to nam się spłaca prawie po 20. No i teraz tak, bariery dla samorządu. A więc jak mamy to wdrożyć? To są kluczowe rzeczy. I każdy z tych punktów, jedny to jest osobny referat, ja może powiem tylko po jednym zdaniu. Po pierwsze, czy mamy tanią i wiarygodną technologię? Jeżeli z zachodu, to z referencjami. Jeżeli krajową, no to zaczynamy dyskutować. Może będzie taniej, a być może referencje są nie takie duże. Czy będzie tanio, no to przed chwilą pokazałem. Drugie, jak przekonać ciepłowników do spalania RDF-u? No to jest, proszę Państwa, kluczowe pytanie, jak pan burmistrz weźmie do siebie tych dwóch panów prezesów, jednego od RIPOK-a, drugiego od ciepłowni, to ten od RIPOK-a mówi, słuchaj, ratuj, bo się udusimy w tym, ale ten od ciepłownik mówi, panie burmistrzu, ja zrobię wszystko, ja nie chcę za żadne skarby tych RDF-u, bo to same problemy są dla mnie. Czyli jak go przekonać? Nie wiem, czy to ma być przekonanie, czy metoda siłowa, to już jest dla Państwa. Dobrze, czy nasza inwestycja będzie opłacalna? O tym mówiłem. Ale opłacalność to jest tylko jedna strona medalu. Proszę Państwa, drugą stroną medalu jest, czy mamy zdolność kredytową. Bo nam może biznes pięknie wychodzi, czyli będziemy generować w przyszłości dobry zysk, ale dzisiaj nikt nam po prostu, jak jesteśmy zadłużeni, nikt nam nie da kasy na inwestycje. Te pieniądze musimy wydać dzisiaj, a więc zdolność kredytowa. Być może to mają być specjalne fundusze, które są z Narodowego albo są, nie wiem, z Banku Ochrony Środowiska, które nam udzieli takiego kredytu. Partnerstwo publiczno-prywatne, bardzo ciekawe rozwiązanie, ale moim zdaniem tylko jednak dla dużych i bogatych, dla mniejszych miasteczek to chyba nie jest najszczęśliwszy pomysł. No i następna rzecz, no opór społeczny, no ale to Państwo bierzecie na klatę, bo to inaczej się nie zrobi. Czyli jak zareagują mieszkańcy, jak im powiemy, oni nie chcą mieć tych odpadów u siebie, ale jak im powiemy, że mają mieć spalarnię, no zaczyna być wielka dyskusja.
Oczywiście następna rzecz, ile czasu potrzebujemy na realizację, i to jest przerażające, bo tego się nie da zrobić w 2 lata. Ale w dużej części to państwo wydajecie różnego rodzaju pozwolenia i też można się ciągnąć z papierami przez 2 lata albo zrobić to w 0,5 roku. A więc jaki jest efekt? Spalanie odpadów wodze z energii w Polsce nadal kojarzone jest przede wszystkim z problemami technicznymi, formalno-prawnymi, to są te pozwolenia, i społecznymi, czyli przykucie się kolegów łańcuchem do bramy. I musimy coś z tym zrobić. No i następne. Kończę już. Mamy tak. Mity. Proszę Państwa, naiwne myślenie zawsze jest wrogiem dobrego biznesu. I do tego niestety ono jest wspierane przez danych pseudo-doradców, którzy chodzą po Polsce powiatowej, opowiadają różnego rodzaju głupoty, i to nie od wczoraj. Po pierwsze, poczekajmy na programy dotacyjne, czyli nic nie róbmy, może przyjdzie wujek i nam w 100% to sfinansuje. Bardzo mocno naiwne myślenie dzisiaj. Po drugie, wdrożenie tak zwanej końca fazy odpadu, czyli to, o czym pan prowadzący mówił, że przecież ja mam świetne paliwo, ja nie mam odpadu, ja mam świetne paliwo. I jak będzie koniec fazy odpadu, uciekamy od hasła spalarnia i wtedy wszystko będzie dobrze. No proszę Państwa, na razie nikomu tego się nie dało w Europie zrobić. W Polsce również są prace na ten temat, one co kilka lat powracają. Instytut również ma pewne koncepcje, ministerstwo ma pewne koncepcje, tylko to trwa już bardzo długo, do tego trzeba podejść jak do normalnego biznesu. No i trzecie, no to już jest piękne. Wykorzystajmy stare, zderzowane kotły węglowe i tanim kosztem przerobimy je na spalarnię RDF. Proszę Państwa, nie przerobicie tanim kosztem na spalarnię RDF, bo nie będzie spełniać ani warunku termicznego przekształcania, ani standardu na kominie. Do tego trzeba podejść tak, że to jednak trzeba za każdy pojedynczy taki przykład, taki case study rozliczyć, zobaczyć, co mamy, czyli budowanie kotła w istniejącej infrastrukturze, tak, ale powiem Wam z doświadczenia, wiem, że jeżeli weźmiemy taki stary kocioł, co 30 lat pracuje węglowy, i ktoś myśli, że z niego zrobi szybko świetną spalarnię, to jest po prostu nieprawda. A więc nie ma prostych rozwiązań. Napisałem tutaj tak złośliwie, gdyby były, to w Polsce od 20 lat nie mielibyśmy żadnego problemu z narastającą ilością magazynowanego RDF. No i podsumowanie. Po pierwsze, bez powszechnego wdrożenia procesów odzysku energii z RDF-u nie rozwiążemy problemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Nie rozwiążemy, wracam do tego pierwszego slajdu, że selektywna zbiórka to nie jest to samo co recykling i to nie jest to samo co rozwiązanie problemu. Dalej, żeby to zrobić, w tym celu niezbędne będzie uruchomienie sieci lokalnych, wielopaliwowych instalacji ciepłowniczych. Układ wielopaliwowy dla bezpieczeństwa. Lokalne, bo nikt nie chce po Polsce wozić tych odpadów zwanych umownie paliwem, czy RDF-em. Ładnie wtedy uciekamy w angielską nazwę. Proszę zobaczyć, że recovery derived fuel, to słowo fuel znaczy po prostu paliwo, tylko my od tego uciekamy, bo to na paliwo to się kojarzy nam z czymś, co jest pełnowartościowe i ciepłowni, kiedy weźmy z pocałowaniem ręki, a on go najczęściej nie chce. Albo dedykowane spalarnie RDF w opartych o krajową technologię w rozumieniu takim, że będzie dobra i tania, ale którą gwarantuje akceptowalne nakłady inwestycyjne. Jeżeli to krajowe rozwiązanie nie będzie zdecydowanie tańsze od importowanego, to ono się nigdy nie przebije, bo państwo macie normalnie rynek. No i dalej, w prognozowanych warunkach rynkowych odzysk energii z RDF-u będzie efektywny wyłącznie przy skali instalacji powyżej 20 tysięcy ton i w powiązaniu, to powinno być na czerwono, ze sprzedażą ciepła. Nie mają państwo sprzedaży ciepła, nie zepnie wam się biznes nigdy. A więc to jest naprawdę rozmowa z ciepłownikiem, z własną siecią, ile mamy RDF-ów, na jaki biznes idziemy. To wszystko trzeba po prostu policzyć. A na koniec to powinno wyglądać tak, jak Państwo zobaczycie ten przykład, który pokazywałem, no to on jest tutaj. Pamiętacie, było 40 tysięcy ton poniżej stówki, czyli to mniej więcej jest tutaj. Tu się nie oszuka rzeczywistości, to wszystko schodzi na dół. Oczywiście ten obszar poniżej 15 tysięcy ton, czyli tutaj na samym początku na rok, on praktycznie biznesowo jest nieatrakcyjny. Myśmy powinni zacząć od 25-30 tysięcy ton, a powiatowa spalarnia taka na 30, 40, 50 tysięcy ton jest realistyczną rzeczą i moim zdaniem w powiązaniu z ciepłownictwem lokalnym jest jedyną możliwością rozwiązania tego problemu. Ja zapraszam Państwa czy do zadawania pytań, czy do bezpośrednich kontaktów. Moje namiary też będą udostępnione. Jesteśmy instytutem, który ma wpisane w to, że ma Państwu służyć 30 minut co do sekundy prawie. Panie doktorze, bardzo, bardzo dziękuję. Ja celowo używam tego pojęcia paliwo. Oczywiście ono wymaga uzdatnienia, jeżeli chodzi o ten RDF, w zależności od instalacji, które miałoby być zagospodarowywane. Z całą pewnością jest potencjał. My w naszych seminariach mówimy o tych endogennych potencjałach i
z całą pewnością ten potencjał energetyczny w tej frakcji energetycznej w RDF-ie jest. Oczywiście będzie o tym mowa też w drugiej części, w takiej części praktycznej, gdzie taka mała instalacja właśnie zmierzająca do zagospodarowania RDF-u w kierunku zgazowania. Będziemy o tym mówili, bo to są te kierunki, o których mówił pan doktor w swojej wypowiedzi. Panie doktorze, ciekawbym tylko krótko jeszcze pana opinii, jeżeli chodzi o sprzedaż ciepła. Samą sprzedażą ciepła niestety chyba problemu nie rozwiążemy, bo lokalne sieci ciepłownicze, one tak naprawdę w sezonie letnim to zużywają zdecydowanie mniej ciepła tylko na potrzeby ciepłej wody, więc ta nadwyżka ciepła, a instalacja musiałaby pracować prawdopodobnie cały rok lub być tak dobrana, żeby sprzedawać, gromadzić i zużywać w okresie zimowym, kiedy jest odbiór. Takie rozwiązanie praktycznie nie jest stosowane i nie zalecam. No właśnie, to zapytać, czy... Instalacja musi pracować cały rok, musi być powiązana, w związku z tym pracować w tak zwanej podstawie, czyli generować ciepłą wodę użytkową w zależności od tego, jaką dużo mamy sieć. Korzystnie w związku z tym byłoby, żeby resztę energii, żeby z tego było generować energię elektryczną, którą zawsze sprzedamy, ale mogą być, proszę Państwa, układy jeszcze pośrednie, no bo po pierwsze trzeba popatrzeć, czy mamy lokalne jakiegoś odbiorcę, na przykład przemysłowego, który trochę ciepła potrzebuje i w tym celu spala gaz. Dostarczymy mu ciepło i rozwiązujemy problem. Albo druga rzecz, najczęściej w miasteczku powiatowym mamy oczyszczalnie ścieków. Oczyszczanie ścieków to mamy następny problem pod tytułem, czym podsuszyć osady ściekowe, zanim je ostatecznie wykorzystamy. I tutaj to ciepło ze spalarni może być idealnym układem, czyli wiążemy dwa problemy. Jak zagospodarować ostatecznie osady ściekowe i jak zagospodarować odpady. I to ma być energetycznie układ się napędzający. Proszę Państwa, to wszystko jest do ogarnięcia, tylko trzeba nad tym po prostu logicznie siąść i bez uprzedzeń zacząć pracować. Panie doktorze, jeszcze jedno krótkie pytanie, bo to tutaj pan ujął już w swojej prezentacji. Oczywiście z tak ekonomicznego punktu widzenia praca tej instalacji w systemie kogeneracyjnym z całą pewnością poprawia zdecydowanie taki rachunek ekonomiczny. Zaraz powiem. Prawda, koszty budowy układu kogeneracyjnego są dużo wyższe. Jak pan szacuje, czy oczywiście tylko proste kocioł produkujący tylko ciepło, bez kogeneracji, oczywiście to jest dużo tańsze rozwiązanie. Czy pan analizował jakby, czy kogeneracja jest tutaj ratunkiem dla efektywności tego systemu? Znaczy, proszę Państwa, układ kogeneracyjny nie jest dużo bardziej atrakcyjny biznesowo od układu cieplnego. Natomiast układ kogeneracyjny może być jedynym ratunkiem, jeżeli chcielibyśmy dostać na przykład układ dotacyjny z Narodowego Funduszu, tam jest wymóg formalny tylko i wyłącznie kogeneracja, bo w Polsce będzie trzeba coraz więcej prądu, a więc będzie to niejako decyzja wymuszona na nas. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jest to zdecydowanie biznesowo lepszy układ. Więcej trzeba zainwestować, większe mamy wpływy. Jeżeli barierą dla nas podstawową jest znalezienie kapitału na inwestycje i po prostu mówimy, nawet jak nam biznesplan wyjdzie za 200 milionów w kogeneracji, dużo lepszy niż za 100 milionów w czystym ciepłownictwie, no to pytanie takie, czy ktoś nam te 200 pożyczy? Ale jeszcze raz mówię, każde lokalne miasteczko, są pewne reguły ogólne, ale każde ma swoje lokalne uwarunkowania. Nie zaczynamy nigdy od zera, praktycznie nigdy nie będziemy tego budować na zielonej łące, tylko będziemy budować w jakiejś istniejącej infrastrukturze. No i teraz to trzeba wszystko po prostu dokładnie policzyć i zrobić realistyczny biznesplan. Jedno i drugie jest technicznie wykonalne. Ostatnie pytanie. Jak pod kątem dyrektywy efektywności energetycznej kwalifikowane byłoby ciepło z tego systemu ze spalania RDF-u? Czy to byłoby jeden z komponentów tego efektywnego systemu? Znaczy dokładnie tak. Jeżeli chcielibyśmy podchodzić pod wysokosprawną kogenerację, to jest po prostu jeden ze sposobów produkowania tego. Więc to są te plusy. Dla małego obiektu, my jeszcze mamy kilka innych elementów, które są bardzo duże. A więc po pierwsze, co z dwutlenkiem węgla? Proszę Państwa, jeżeli my na dzisiaj, jeżeli mamy mały obiekt, nie będzie on podlegał, nie będzie on,
nie będzie on podchodził pod ETS. Jeżeli będzie obieg już troszkę większy, dostaniemy normalny papier z ETS-u i opłaty za CO2 przy tych cenach na 40 euro za tonę nas po prostu zniszczą. Dokładnie. Okay. Chyba, i tutaj trzeba jasno powiedzieć, że polskie prawo mówi jasno, że dla spalarni odpadów komunalnych zmieszanych one są wyłączone z ETS-u. Na mocy jednego zapisu w ustawie. I teraz trzeba zrobić wszystko, żeby obiekty do spalania RDF-u, bo żeby również były wyłączone spod ETS-u, bo tak, mówią nam, musimy segregować odpady i musimy robić częściowo do recyklingu, ale jak to zrobimy, to jesteśmy bici pałką w głowę, że zaczynamy wchodzić pod ETS. Okej. Okay. Panie doktorze, bardzo dziękuję na tym etapie. Wrócimy jeszcze, jeżeli pan pozwoli, w dyskusji. Łukasz, przekazuję ci głos, bo wiem, że udało się jakoś pokonać barierę techniczną w kontakcie z panią dyrektor. Bardzo proszę. Tak, szanowni państwo, ja tutaj jestem na połączeniu takim, mógłbym powiedzieć, cyfrowo-analogowym, klasycznie z panią dyrektor. Dzień dobry państwu, nazywam się Marzena Berezowska, jestem dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Bardzo się cieszę, że mogę państwu dzisiaj zaprezentować główne kierunki prac prowadzonych w resorcie w zakresie gospodarki odpadami. Ubiegły rok 2020 był nastawiony na pracę w zakresie wsparcia przedsiębiorców branży odpadowej przy pracach związanych z pandemią. Tutaj były wypracowane narzędzia w tarczy 2.0 i 6.0 pod postacią artykułów 11i do 11k, które umożliwiały wojewodom podjęcie stosownych decyzji na terenach związanych ze wzrostem zakażeń SARS-CoV-2. Uruchomiliśmy w tym zakresie również infolinię. Współpracujemy do dnia dzisiejszego, gdyż w dalszym ciągu jesteśmy w stanie zagrożenia pandemią SARS-CoV-2 z zespołem zarządzania kryzysowego, pracujemy ze sztabami przy wojewodach, jak również opracowaliśmy przy współpracy głównego inspektora sanitarnego wytyczne, jak postępować z odpadami na terenach powstałych, na terenach objętych kwarantanną, tutaj w nieruchomościach zamieszkałych przez osoby objęte kwarantanną czy też izolacją. Również w ubiegłym roku pracowaliśmy nad projektem rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak również nad ustawą, nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W ubiegłym roku, w ostatnim kwartale, również został powołany zespół do spraw gospodarki odpadowej. Zespół składa się z ekspertów i jest tak zwanym ciałem doradczym czy wspierającym prace właśnie legislacyjne w resorcie klimatu i środowiska. Pierwszym takim dokumentem, którym udało nam się wprowadzić w ubiegłym roku poza przepisami związanymi z tarczą 2.0 i 6.0, były prace w ramach programu Czystość Plus związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu i porządku w czystości w gminie. Główne założenia projektu ustawy, de facto już ustawy, która obowiązuje i weszła w życie 17 grudnia 2020 roku, było zagwarantowanie osiągnięcia ustawowego nałożone na gminy poziomu przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu odpadów komunalnych. To umożliwiło obliczanie poziomów jeszcze jakby tak zwaną starą metodą za 2020 rok, a dzięki temu gminy zaoszczędziły mniej więcej około 900 milionów złotych na przystosowaniu czy zastosowaniu obecnej metody jeszcze obowiązującej. Zastosowaliśmy usunięcie również przepisów artykułu 35b i artykułu 35c z ustawy o odpadach, czyli tak zwanego wydania rozporządzenia oraz listy instalacji do termicznego przekształcania odpadu. To natomiast
według mnie umożliwiło rozwój inwestycji po roku 2020, gdyż niewydanie takiej listy czy niewydanie takiego rozporządzenia mogło zablokować tutaj rozwój inwestycji w tym sektorze. Kolejną częścią programu Czystość Plus jest również nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która obecnie jest procedowana. Projekt ustawy pojawił się 31 grudnia 2020 roku w ramach konsultacji zewnętrznych właśnie do opinii. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania tak zwanej tabeli z zgłoszonych uwag w ramach konsultacji zewnętrznych, jak również konsultowania pewnych zagadnień z zespołem do spraw gospodarki odpadami, tym zespołem, o którym wcześniej powiedziałam, który został powołany przy ministrze klimatu i środowiska. Kolejnymi pracami, nad którymi obecnie pracuje Departament Gospodarki Odpadowej, jest tak zwany pakiet odpadowy, czyli zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Prace nad pakietem odpadowym są związane z dyrektywą odpadową pod skrótem projektu UC43. Tak, ja to nazywam tak naprawdę transpozycją przepisów 1:1, gdyż musimy doprecyzować nasze przepisy krajowe do przepisów unijnych. Między innymi w ramach pakietu odpadowego dokonamy pewnych zmian. Będą to zmiany w definicjach, będą to zmiany w zakresie prac nad utratą statusu odpadów czy też produktów ubocznych. Będą też nowe wymagania związane właśnie z zapobieganiem powstawania odpadów. Będzie rozszerzenie przepisów w zakresie planów gospodarki odpadowej. Kolejnym zagadnieniem, nad którym pracujemy, jest tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producenta. Ona jest połączona, czy projekt rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest połączony między innymi z pakietem odpadowym, czyli związany również z dyrektywą odpadową. Obecnie projekt jest na etapie oczekiwania na wpis do wykazu prac. Jak tylko uzyskamy wpis, będziemy mogli przekazać projekt do konsultacji zewnętrznej. Między innymi w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta zostały utworzone jakby dwa kanały realizacji tego zadania. Pierwszy kanał to będzie kanał B2C, tak jak jest wskazane na slajdzie, czyli wniesienie opłaty opakowaniowej na sfinansowanie kosztów zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych w gminach oraz tak zwany drugi kanał B2B, czyli albo samodzielne wykonywanie obowiązku rozszerzonej odpowiedzialności producenta, albo na podstawie wsparcia tutaj organizacji, które będą zajmować się czy wspierać tutaj wprowadzających opakowania. Kolejnym projektem, który obecnie jest opracowywany w resorcie, jest projekt systemu kaucyjnego. Ministerstwo tak naprawdę obecnie jest na wewnętrznym etapie realizacji prac nad projektem systemu kaucyjnego. Odbyły się dwa spotkania w szerszym gronie z branżą, która przedstawiła szereg postulatów, pomysłów, jak powinien system kaucyjny wyglądać. Na moim slajdzie są wskazane główne kierunki albo wynikające właśnie stricte z przepisów, tak jak tu wskazuje dyrektywy Single Use Plastic, w skrócie SUP, czyli wykorzystanie butelek z tworzywa sztucznego o pojemności do 3 litra, albo wykorzystanie butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, które już tak naprawdę są dobrowolnie w systemie zawarte. Więcej na temat systemu kaucyjnego nie mogę powiedzieć ze względu na to,
że jesteśmy na razie na etapie prac wewnątrzresortowych i dopiero jak przekażemy projekt do konsultacji zewnętrznej, będziemy mogli tutaj z Państwem, z branżą opiniować i podejmować szereg zadań związanych ze zgłoszonymi uwagami w ramach konsultacji społecznych i opracowywać na nowo, jeśli taka zajdzie potrzeba, projekt systemu kaucyjnego. Kolejnym projektem, nad którym pracuje resort, jest projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych odpadów ściekowych. W ramach prac nad projektem rozporządzenia planujemy uszczegółowić pewne zapisy, między innymi w zakresie wykorzystania stabilizatów osadów, czy też wykonywania badań przez laboratoria akredytowane, jak również uszczegółowienie metod referencji do oznaczania w osadach ściekowych liczby żywych jaj pasożytów jelitowych. Aktualnie trwa uwzględnienie uwag z konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Tak, Pani Dyrektor, oczywiście, no już jakby wcześniejsza Pani informacja była widoczna, więc myślę, że nic się nie zmieniło, więc tutaj też, jeżeli pojawiają się pytania, to prosimy Państwa o to, aby skorzystać tutaj z tego, co zaproponowała Pani Dyrektor, tak żeby ewentualnie też dziękujemy Pani Dyrektor za ewentualnie odpowiedzi, jakich mogłaby Pani udzielić, tak żeby był ten kontakt i dziękujemy za zaprezentowanie mimo tych trudności technicznych bardzo sprawnie tego interesującego materiału. Ja w takim razie, Zdzisław, oddaję Ci głos, tutaj rozłączam się na moment, żeby zakończyć połączenie, bo przechodzimy do krótkiej dyskusji. Bardzo dziękuję Łukaszu i całej ekipie, że udało się pokonać te problemy techniczne. Na czacie bardzo ciekawa dyskusja. Czy jest z nami pan mecenas Maciej Kiełbus? Jeszcze panie mecenasie? Zwarty i gotowe. Panie mecenasie, sporo tematów, praktycznie co drugi, trzeci wpis dotyczy metod naliczania opłaty. Czy może w tym zakresie jakieś ciekawe inicjatywy legislacyjne także, bo nie ma, tak jak piszą nasi uczestnicy na czacie, no nie ma metody idealnej. W mieście turystycznym aż się prosi, żeby to była woda, w innym miejscu stosuje się od powierzchni, a znów w innym od osób, a znów ci, którzy mają w swoim uchwale sposób naliczania od ilości osób, mówią, że no dramatycznie rozmija się rzeczywista ilość mieszkańców od tej zadeklarowanej w deklaracji. Czy może jakiś krótki komentarz na temat metod, może jakieś kierunki uszczelnienia się pojawiają w legislacji? Każdego dnia praktycznie uczestniczę w różnego rodzaju dyskusjach, na sesjach z radnymi, na forach internetowych dotyczących metod. Nie ma dobrej metody, to o tym powiedzieliśmy i coś, czego trzymamy się od 10 lat. 10 lat temu, 1 lipca 2011, odeszliśmy od metody ilościowej. Powiedzieliśmy, nie płacimy za ilość odebranych odpadów, bo to generowało podrzucanie odpadów do lasu. Cechą wspólną wszystkich czterech metod, które mamy dzisiaj na stole, jest to, że one są oderwane od ilości wytwarzanych odpadów i na dzień dzisiejszy, przynajmniej z tych deklaracji, z tych rozmów, które toczą się w ministerstwie, w których ja miałem przyjemność uczestniczyć, nie zakłada się powrotu do systemów uwagowych, mimo że w debacie publicznej ten temat cały czas się pojawia. W związku z czym mamy cztery metody, nie możemy uwolnić całkowicie systemu, bo mamy do czynienia z opłatą publiczno-prawną. Przypomnę wyrok Trybunału Konstytucyjnego K17/12, gdzie część przepisów ustawy śmieciowej, czystościowej została uznana za niezgodne z konstytucją przez brak precyzji. Dlatego nie możemy tego uwolnić całkowicie. Te cztery metody są i w ministerstwie rozmawiamy, jak wyjść trochę naprzeciw tym wątpliwościom, które pojawiają się w orzecznictwie. Różne organizacje samorządowe przedstawiają różne propozycje, natomiast system musi być elastyczny. To jest to, o czym Pan powiedział. Mamy gminy drastycznie różne. Mamy miasto stołeczne Warszawa i 2 miliony ludności, czyli dwukrotnie więcej niż całe województwo lubuskie.
Mamy gminy turystyczne, które w sezonie znacząco puchną, żeby poza sezonem wyludnić. Każda metoda ma swoje plusy i minusy. Metoda wodna, proszę pamiętać, opiera się na danych historycznych. Tak, my bardzo często idziemy w to, że zakręcenie kurka sprawi, że płacimy mniej za śmieci. Po jakimś czasie tak, ale zawsze odwołujemy się do przeszłości. Pojawiły się postulaty ze strony niektórych gmin, że być może powinniśmy zmienić system przy metodzie wodnej i że to PWiK powinno wysyłać do gminy informacje o zużyciu, a gmina w drodze zawiadomienia powinna informować właściciela o nowej opłacie. Więc pomysłów jest wiele, ale jeszcze za wcześnie, żeśmy mogli powiedzieć, w którą stronę te zmiany ostatecznie pójdą. Okej. Czyli taka też bardzo, myślę, tutaj interesujący wątek. Mój osobisty taki pogląd, że jeżeli chodzi o poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, mamy limit wagowy na ten rok, to jest 20%, ale w 2035 mamy mieć już 65%. Jak pan mecenas, czy jest jakaś wiedza? Ja się obawiam, że to będzie bardzo trudne do uzyskania. Czy jakieś dane gdzieś się pojawiają i czy z tego tytułu też nie będzie jakichś zagrożeń, że nie będziemy w stanie wykonać tych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia? Jak pan mecenas to ocenia? Wielokrotnie uczestniczyłem w debatach, w których eksperci wskazywali, że poziom 65% jest poziomem nierealnym w rzeczywistości do osiągnięcia. Dokładnie. I to nie tylko na szczeblu krajowym, ale też na szczeblu europejskim. Absolutnie zgadzam się z wystąpieniem pana doktora Sobolewskiego, za które bardzo dziękuję, z przyjemnością tego słuchałem, że spalarnie są koniecznością. To jest obraz naszej porażki jako społeczeństwa. Wytwarzamy odpady, których nie jesteśmy w stanie poddać recyklingowi w inny sposób i musimy coś z nimi zrobić. Moim marzeniem jest to, żebyśmy kiedyś zagłodzili spalarnie. A więc żebyśmy w taki sposób prowadzili konsumpcję, która sprawi, że nie będą powstawały odpady przeznaczone do termicznego przekształcania. Ale jak długo te odpady powstają, tak długo spalarnie jesteśmy na nie skazani, aczkolwiek pewnie pan Paweł Głuszyński, który widzę, że pojawia się na czacie, ma drastycznie odmienne stanowisko w tym zakresie. Natomiast już kończąc, panie Zdzisławie, temat, od którego pan wcześniej zaczął, czyli kwestia dopłacania do systemu odpadowego, tak? W tym zakresie niestety, no, znowu od 2013 roku prowadzimy spór, czy to dopłacanie może mieć miejsce, czy nie. Rzeczywiście, powiedzenie, że gmina szerokim strumieniem dopłaca do systemu odpadowego, sprawia, że ta zasada zanieczyszczający płaci całkowicie schodzi na dalszy plan, a co więcej, środki, które przeznaczamy na bieżącą konsumpcję w ramach systemu odpadowego, nie są przez gminę przeznaczane na inne cele. Więc nie tędy, moim zdaniem, droga, żebyśmy do systemu odpadowego dopłacali, aczkolwiek orzeczenia organów nadzoru są drastycznie rozbieżne w tym zakresie. Dziękuję. Ja się cieszę z obecności jeszcze pana doktora z nami. Panie doktorze, poprosiłem moich kolegów, którzy gdzieś pracują w zakładach zagospodarowania odpadów, aby próbowali oszacować, ile w cenie odbioru odpadów na bramie, jaki jest udział tej zagospodarowania tej frakcji energetycznej, czyli tego RDF-u. I okazuje się, że to jest prawie 25-30%. Czyli mówiąc krótko, cena, gdyby się udało na jakichś rozsądnych zasadach zagospodarować ten RDF, aby on nie stanowił obciążenia dla taryfy cenowej, mówiąc krótko, dla kalkulacji, i był jakimś kompromisem, że to nie będzie 600 zł za tonę, na przykład zbycia tego RDF-u, a to będzie jakiś kompromis, ale patrząc na te analizy ekonomiczne, którą przedstawił pan doktor, to się okazuje, że zejście poniżej 450 zł za tonę zbycia RDF-u, to się okazuje, że ten wynik ekonomiczny staje się dyskusyjny i strasznie się wydłuża okres zwrotu. Czy ten wątek, pan doktor, widzę, że drąży. Jak pan szacuje, czy w ogóle, i to też do pana mecenasa Kiełbusa, czy my w ogóle jesteśmy w stanie brnąć w tą stronę, bo brniemy w tą stronę, że podnosimy opłaty, a mieszkańcy, no niestety już tego, no
nie wytrzymują, mówiąc krótko, i właściwie cały ciężar systemu spadł na mieszkańców. No i teraz jeszcze widać, że spada w drugim kroku na samorządy, bo te systemy przy ograniczeniu stawek, no niestety nie domykają się finansowo, szczególnie w tych małych gminach, które są bardzo rozległe. Jeszcze problem gmin, które mają dużo domków letniskowych, tam jest bardzo duży problem z tymi nieruchomościami niezamieszkałymi w sposób stały. Panie doktorze, do tego wątku ekonomicznego jeszcze. Tak, ja dziękuję za to pytanie. Ja bym powiedział tak, że rozwiązaniem z punktu widzenia samorządu to jest po pierwsze dobrze przemyślany system. W rozumieniu nie tylko, że taka spalarnia odpadów ma stanowić samodzielną jakąś wyspę pływającą i ktoś miał hobby, żeby sobie spalarnię stawić, tylko trzeba zbilansować. Potrzeby całe, które mamy na poziomie miasteczka powiatowego, czy powiatu, czy związku gmin, które wiedzą mniej więcej, ile mogą mieć, trzeba bardzo dobrze patrzeć na morfologię, popatrzeć na też perspektywę i zrobić sobie taką symulację na plus 15 lat. Druga sprawa, trzeba popatrzeć, jakie mamy możliwości, czyli to jest po stronie odpadowej. Po drugie, jakie mamy możliwości sprzedaży ciepła w układzie stabilnym. Zakładamy absolutnie pracę całoroczną, innej możliwości nie ma. Ewentualnie idziemy w układ kogeneracyjny i to jest jakby pierwsze, to jest ta część, tak zwany dobrze przemyślany system techniczny. I on nam daje bardzo dużo oszczędności. Państwo, ja pokazywałem specjalnie, co się dzieje w momencie, gdy jesteśmy w stanie sprzedać całe ciepło, albo w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie sprzedać całego ciepła. Po prostu to nam generuje biznesowo stratę. I druga rzecz, to jest zupełnie inne podejście do biznesu spalarniowego. Ono w niektórych dużych miastach ma miejsce. Moim zdaniem tutaj ten model, jak ja to nazywam niemiecki, jest modelem chyba bardzo dobrym. To znaczy nie możemy nastawiać się na zysk. Gospodarka komunalna jest specyficznym rodzajem biznesu. Zupełnie inny biznes ma elektrownia, która po prostu ma generować zysk. To jest jej głównym celem działalności elektrowni, jest generowanie zysku. Natomiast w przypadku spalarni śmieci głównym problemem jest rozwiązanie problemu społecznego. Oczywiście ona nie może wychodzić biznesowo na minus, no bo wtedy pytanie, kto do tego dołoży. Ale my nie możemy ustawiać się czysto komercyjnie i zaczynać od tego, ile my zarobimy. My mamy w sposób stabilny rozwiązać problem lokalny, który jest problemem społecznym i środowiskowym. I jeżeli się połączy te dwie rzeczy, czyli połączy się podejście, że nasz biznes ma wyjść na zero plus, i po drugie, że ma być jak najbardziej powiązany energetycznie z innymi elementami. Proszę zobaczyć, coraz więcej w tej chwili różnego rodzaju działań o charakterze klastrowym mówi, że jeżeli będziemy mieć taką energię, a ta energia może być traktowana jako energia częściowo, która może być uznana za OZE, no to w tym momencie zaczynamy mieć inne spojrzenie na taki lokalny układ energetyczny, gdzie spalarnia odpadów jest niezbędną częścią składową tego systemu. Jak widzę, ja w tej chwili znam, wiecie Państwo, różne rzeczy. Ja mówiłem o klasycznym układzie spalarniowym, bo on jest taki najbardziej popularny i zawsze mówię, nie wchodźmy na siódme piętro, jeżeli jeszcze na drugie żeśmy nie weszli. Ale znam rozwiązania takie, czy takie koncepcje, które mówią, że my sobie weźmiemy odpady, te odpady sobie zgazujemy, nie spalimy, tylko zgazujemy, uzyskamy z tego gaz, który jest paliwem i będą na przykład lokalny transport będzie jeździł na tym zasilany energią, która pochodzi z naszych odpadów i tak dalej. Proszę Państwa, my jako Instytut Badawczo-Rozwojowy, to ja jestem dwoma rękami za takimi rozwiązaniami, one są świetne. Tylko my czym musimy zejść na ziemię? My mamy dzisiaj, proszę Państwa, te 30 milionów ton RDF-ów leżących wszędzie. Wchodzimy do pierwszego lasu, łapiemy się za głowę i to są nasze dzisiejsze problemy. I teraz mówienie o tym, że niech nam naukowcy coś opracują, ja sam biję we własne gniazdo, bo ja przecież z tego żyję, ale proszę Państwa, rozsądek gospodarczy, on jest tutaj absolutnie niezbędny. My mamy znaleźć pragmatyczne, działające rozwiązania dla Polski w skali najbliższych kilku lat. A nie świetne rozwiązania oparte, właśnie przed chwilą skończyłem spotkanie z Ministerstwem o Gospodarce Wodorowej. No to jest wszystko fajne, tylko my dzisiaj mamy inny problem. Bardzo dziękuję panie doktorze. Ja oczywiście jako osoba, która para się efektywnością energetyczną, mógłbym ten wątek ciągnąć w nieskończoność, ale rzeczywiście problem RDF-u jest i tam jest też ogromny potencjał energetyczny, niewykorzystany dzisiaj w sposób maksymalny. Myślę, że tu jesteśmy zgodni. Ja chciałem bardzo podziękować za tą pierwszą część i panu doktorowi, panu mecenasowi, ale szczególnie pani dyrektor, która
która trwała z nami pomimo tych trudności technicznych, ostatecznie udało się, dziękuję koleżeństwu z biura, Związku Miast i informatykom, że udało się jakoś wybrnąć tych trudności. Z tego, co wiem, jesteśmy leciutko opóźnieni przez też dyskusję, która się toczyła w trakcie, ale myślę, że to było z korzyścią. Łukaszu, przekazuję Ci głos, pewnie będziemy wołali na przerwę. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, dziękujemy za dyskusję. Ta dyskusja też trwa w tej chwili na czacie. Tam, panie doktorze, jest też pytanie do pana, więc będziemy wdzięczni. Też dziękujemy panu mecenasowi, który aktywnie tam bierze udział w dyskusji, ale panie doktorze, pojawiło się bardzo takie interesujące pytanie ze strony jednej z gmin od pani wiceburmistrz Marioli Bolsengi z Rydutowy, więc jeżeli mógłby pan jeszcze chwilę z nami zostać i jakoś... Oczywiście jestem bardzo będę bardzo wdzięczny, będziemy bardzo wdzięczni. Szanowni Państwo, dyskusja jest bardzo gorąca, bo i temat jest bardzo ważny i też pokazujący w tym zakresie, jak bardzo istotnym elementem jest potrzeba aktualizacji i dyskutowania i rozwiązań. To, co zaprezentowaliśmy, pozwala nam nie tylko wymienić i zaktualizować informacje, ale też podejmować pewne decyzje dotyczące dalszego mierzenia się z tymi tematami, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. W tej chwili, Szanowni Państwo, zbliża się 11:50, więc proponujemy razem z kolegą Zdzisławem przerwę do 12, tak żebyśmy od 12 mogli przyjrzeć się kwestiom związanym z dobrymi praktykami, z tym, jak wygląda wymiar współpracy samorządowej, czyli krótko mówiąc, jak samorządy współpracując mogą mierzyć się również z tymi zmianami, które w ciągu, na przestrzeni kolejnych lat w zakresie gospodarki odpadowej mają miejsce, jakie są plusy tych rozwiązań, jakie są wyzwania, a potem też przyjrzymy się rozwiązaniom bardzo praktycznym. Szanowni Państwo, do 12:00 10 minut przerwy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że na pytania najlepiej odpowiadać w układzie na czacie, czy kontaktować się bezpośrednio? Znaczy ja bym proponował, panie doktorze, na czacie, jeśli pan jeszcze może, no bo wtedy zaletą jest to, no jest nas ponad 230 osób, więc zaletą jest też to, że taka odpowiedź, jeżeli może pan tutaj jakby służyć takim wsparciem. Tu też pozwolę sobie powiedzieć, szanowni państwo, wszystkie materiały konferencyjne, wszystkie prezentacje, w tym również prezentacja tutaj pana doktora, gdzie są, z tego co pamiętam, dane kontaktowe do pana, będzie umieszczona na stronie Forum Rozwoju Lokalnego, więc jeżeli możemy pana jeszcze tutaj poprosić o obecność i właśnie udzielenie odpowiedzi, no to będziemy bardzo, bardzo zobowiązani. Łukaszu, myślę, że to słuszna uwaga, bo rzadko mamy możliwość tak szeroko prezentować ekspercką wiedzę pana doktora, więc myślę, odpowiedzi na czacie będą służyły nam wszystkim. Raz jeszcze zapraszam na serwę. Ja pani Marioli zaraz odpiszę, a poza tym tutaj widzę, jak mam imię, nazwisko, to ja proszę o bezpośredni kontakt, bo to będzie dużo, a tutaj krótko odpiszę. Czytam właśnie tą informację. Dziękuję wszystkim raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, do godziny 12:00 punkt przerwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, słychać pana, słyszymy się i się widzimy. Jeżeli można właśnie prosić, też właśnie zbliżyć mikrofon tak, żeby było dobrze słychać, bo będziemy bardzo wdzięczni. Witamy, szanowni państwo, po przerwie. W tej części praktycznej przyjrzymy się rozwiązaniom. I tak jak już to było wspominane, no, samorządy w momencie otrzymania w swoim zakresie obowiązków kwestii związanych z zarządzaniem gospodarką odpadową musiały zmierzyć się z tematem, w jakiej formie to organizować, jak tym procesem zarządzać, no i czy robić to samodzielnie, czy we współpracy. Jednym z takich aspektów, czy jednym z takich możliwości związanych z tym jest właśnie taka forma w postaci związku, celowego związku gmin, który umożliwia nawiązanie współpracy samorządom w tym zakresie tak, aby można było też korzystać choćby z kwestii związanych z efektem skali. Mamy przyjemność przyjrzeć się temu, jak od wielu lat robi to Związek Gmin Wieżyca. Jest z nami przewodniczący zarządu,
pan Marcin Nowak. Panie przewodniczący, oddaję panu głos, tak abyśmy mogli przyjrzeć się temu, jak to u państwa jest realizowane ten zakres współpracy. Dzień dobry państwu. Bardzo miło przed państwem wystąpić. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Chciałbym państwu przedstawić w praktyce działanie Związku Gmin Wieżyca na przestrzeni ostatnich lat, z jakimi trudnościami, z jakimi bolączkami się taki związek styka, jak i również z zalety takiego związku, które mają bezpośrednie przełożenie na administrowanie gospodarką odpadami w Związku Gmin. Na początku chciałbym przedstawić państwu historię, jaką miało to, powiedzmy sobie, działanie, w jakim roku powstał związek i jak to wszystko wyglądało. Momencik. Przechodzimy tutaj do... Rejestracja związku jakby nastąpiła 30 października 2012 roku. Zadania, które jakby przyjął związek do swego działania, to jest organizacja systemu odbierania odpadów, funkcjonowanie systemu selektywnego odbierania odpadów, budowa, utrzymanie, eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku, unieszkodliwianie odpadów oraz edukacja ekologiczna, czyli to są takie zadania typowo teoretyczne, typowo, no, które mają również zastosowanie praktyczne, ale główne założenia nie tylko dotyczące naszego związku, jak i również związków takich celowych, które są w naszym kraju, istnieją i działają. Oczywiście taką zaletą przy zawiązywaniu takiego związku jest przede wszystkim ujednolicenie działań podejmowanych na terenie wszystkich gmin do niego należących. Na pewno ograniczenie kosztów administracyjnych prowadzenia całej gospodarki odpadowej, czyli nie tylko prowadzenia tej części merytorycznej polegającej na stworzeniu i kontrolowaniu przestrzegania zasad wynikających z ustawy, ale również całej części finansowej, czyli również odzyskiwania opłat, które należne są za prowadzenie tej gospodarki odpadami. Kolejną taką zaletą przede wszystkim jest również jakby system solidaryzmu społecznego, czyli mieszkańcy, którzy są dalej od danej instalacji komunalnej oddaleni lub bliżej, mają taką samą cenę ponosić za tą gospodarkę odpadami za pomocą mechanizmów wypracowanych właśnie w działaniu Związku Gmin. No i oczywiście ma tu też duże znaczenie merytoryczne przygotowanie pracowników. My jako związek zajmujemy się tylko i wyłącznie gospodarką odpadami. Często w gminach osoby, które prowadzą, mają jeszcze inne działania, niekoniecznie związane z tym działaniem znaczenia i dlatego też tutaj jest to bardzo ważne. Dlaczego jest to bardzo ważne? Dlatego, że chociażby przez system kontroli nasi pracownicy pracują w terenie, są bardziej mobilni. Kontrole, które podejmujemy, przede wszystkim dotyczą kontroli wykonawcy, jakości świadczonych usług, również kontroli uszczelniania systemu, czyli dosłownie kontroli mieszkańców z wywiązania obowiązku złożenia deklaracji, z prawidłowości złożenia tej deklaracji. W przypadku domków letniskowych również i innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjne również kontroli tego obowiązku złożenia deklaracji. Historycznie w grudniu został ogłoszony statut Związku Gmin Wieżyca. Na początku było to 20 gmin w rejonie południowym województwa pomorskiego, czyli jest to rejon kociewsko-kaszubski, obejmujący gminy trzech powiatów, powiatu starogardzkiego, powiatu kościerskiego i jedna gmina z powiatu gdańskiego, czyli gmina Przywidz.
Na załączonym slajdzie są nazwy gmin i miast, w tym przypadku miast Kościerzyna, miast Skurcz i miasta Starogard Gdański. Tak? Oczywiście Skarszewy jako gmina miejsko-wiejska również tutaj też występowały. I na tym etapie te 20 gmin powołało związek i w grudniu ten związek jakby z mocą ogłoszenia statutu został formalnie powołany. Tutaj należy nadmienić, że na terenie południowym w tamtym czasie, jak i dotychczas, działa instalacja komunalna w Starym Lesie, gdzie uczestnicy wymienieni na tym slajdzie są również uczestnikami, udziałowcami tej instalacji komunalnej, która mieści się niedaleko Starogardu Gdańskiego. Tak, od razu chciałbym przejść do tych najważniejszych rzeczy, które wcześniej miały tutaj miejsce, były omawiane te stawki opłat, które bardzo na pewno Państwa interesują, bo jest to jakby temat, który też bezpośrednio jest dzisiaj bardzo, bardzo, że tak powiem, interesujący i ciekawy dla mieszkańców. Za pomocą uchwał, które podejmowało Zgromadzenie Związku Gmin Wieżyca jako organ uchwałodawczy, te stawki różnie się kształtowały, jak i również metody. Do 2020 roku praktycznie była to metoda do października 2020 roku, od początku była to metoda od gospodarstwa domowego, z tym, że w ramach tego gospodarstwa domowego była gospodarstwo jednoosobowe i gospodarstwo dwu i więcej osobowe. W polityce związku było jakby nakierowane to na pomoc rodzinom wielodzietnym, gospodarstwom jakby tutaj, gdzie jest więcej osób, czyli też nie było już na 2, 3, 4, 5 jeszcze osób dzielone w tym wypadku. Oczywiście też ten system pozwalał na to, że był prosty w swoim założeniu, przez co mimo wszystko ograniczał jakieś, powiedzmy sobie, kombinacje, które by prowadziły do nieprawidłowości w deklaracjach złożonych przez mieszkańców. I tak na początku w 2013 roku było to 21,50 zł od jednej osoby, gospodarstwo jednoosobowe. Później od 2015 roku, to było 24 zł, a od 1 października jest to 36 zł od jednego mieszkańca. Przy tej okazji powiem, że od 1 października 2020 roku przeszliśmy na połączenie dwóch metod. Ustawa dopuszcza łączenie dwóch metod, czyli metoda od osoby plus metoda od gospodarstwa. I przy jednym mamy metodę od osoby dla jakby gospodarstwa jednoosobowego i wielokrotność, czyli od dwóch osób, a później mamy stawkę od gospodarstwa, czyli w tym gospodarstwo jest 3 i więcej osób już bez ograniczenia głównego. Czyli nadal te cele naszej polityki są utrzymane i dalej kontynuowane. Jeżeli chodzi o gospodarstwa dwuosobowe, to też było to 44 zł w 2013 roku, 54 zł w 2015, teraz jest to 72 zł. Dla dwóch osób. Właśnie wyodrębniliśmy jakby te dwie osoby z powodu tutaj sugestii, jak i również wniosków wójtów, którzy są członkami zgromadzenia. W 2021 roku mamy tą stawkę od trzech osób 101 zł i oczywiście mamy cały czas, spełniamy wymóg ustawowy wynikający ze zniżki dla nieruchomości jednorodzinnych, czyli 2 zł za posiadanie i kompostownika i kompostowanie odpadów.
przypadku dwóch osób lub jednej to jest złotówka mniej. Czynniki, które mają wpływ na podwyższenie stawek opłat. Oczywiście podstawowym elementem, bo tu zawsze dużo dyskusji przy tej okazji jest, jest SIFS, czyli specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Do niej i do tych zapisów wykonawca systemu jakby dobiera swoją ofertę. My na początku naszej działalności, czyli w 2013 roku, praktycznie do 2018 roku był przetarg oddzielony, był przetarg na odbiór i transport odpadów, jak i również osobno zagospodarowanie. Od 2018 roku to była pierwsza taka umowa i później w 2021 roku przetarg jest tak skonstruowany, że to po stronie wykonawcy wyłonionego jest odbiór, transport i zagospodarowanie tych odpadów. Przy tej okazji też chcę wspomnieć, że między 2018 rokiem a 2020 rozliczanie z wykonawcą było ryczałtowe. Niemniej jednak, aby dostosować się do wymogów ustawy, zmiany ustawy z 2019 roku, jest to już rozliczenie od tony odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów. Zdając sobie sprawę, że ten główny punkt z naszej strony jest, są to zapisy ze SIBZ-ie, też wiemy o tym, że są czynniki, które wpływają na wykonawcę, który makroekonomiczny, który na pewno składa coraz droższe oferty, bo to niestety trzeba przyznać, bo to też ma wpływ na ceny ogólne w naszym kraju i wzrost tych cen odpadów. Na pewno są to koszty pracy, tak? Płaca minimalna od 2015 roku wzrosła z 1750 zł do 2600 zł. Wzrosła opłata środowiskowa za składowanie odpadów z 74 zł 26 groszy za tonę do 270 zł do 2020 roku. I wzrosły koszty zagospodarowania odpadów. W naszej instalacji, dawniej, do której w ramach rejonizacji byliśmy obowiązani wysyłać odpady, no to był prawie wzrost 80%. Teraz tej rejonizacji nie ma, wykonawca no wozi, ma jakby tutaj możliwość zagospodarowania w innych miejscach tych odpadów. I tutaj, zdając sobie te sprawy, widzieliśmy, że też te czynniki mają na to wpływ, tak? I będą miały też wpływ na wysokość ofert, które będą złożone przez wykonawców w ramach przetargu. Przy tej okazji chcę nadmienić, że przez 5 lat, czyli od 2015 roku do 2020 roku, utrzymywała się u nas ta cena na poziomie 24 zł od jednej osoby i 54 zł od dwóch i więcej osób. Czyli przez 5 lat udało nam się nie podwyższać cen. Te czynniki, o których tutaj mam na tym slajdzie wymienione, przede wszystkim wzrost ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców, no i kolejący rynek zagospodarowania tych odpadów miał wpływ na takie, a nie inne ceny, które mamy w tej chwili obecnej. Oczywiście tu też chcę wspomnieć o stawkach za nieruchomości niezamieszkałe, które od 2020 roku, od 1 października zostały wyłączone z systemu ze względu na zapisy ustawie, które z czysto powodów ekonomicznych, maksymalnych stawek za pojemnik nie pozwalały nam, by się zamknąć ekonomicznie, i w latach 2018 do lat do 2020 roku było to 45 zł za 120-litrowy pojemnik za resztkowe odpady, czyli zmieszane metale i tworzywa sztuczne za
13 zł to był pojemnik papier i szkło w ramach poprawy poziomu podesku i recyklingu. Dany posiadacz, dany właściciel nieruchomości niezamieszkałej miał 0 zł i zabijał 17 zł, tak? Od października tego roku wykonawcy nieruchomości niezamieszkałe mają obowiązek podpisania umowy bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej i bezpośrednio z nim się rozliczają, jeżeli chodzi o odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. W tym celu przeprowadzamy kontrolę u każdego przedsiębiorcy bądź instytucji z obowiązku podpisania umowy i realizacji tej umowy poprzez przesyłanie do nas faktur i innych dowodów płatności, jak i również kontrolujemy wykonawców, czy przy okazji nie mieszają odpadów w terenie, odbierając odpady od nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Zmiany w strukturze ZGW tutaj jakby przedstawia ten problem, dlatego że ten pokaz, bo no niestety na tle tych ostatnich lat były zmiany. Z 20 gmin, powiem wprost, zrobiło się 10 gmin. 10 gmin odeszło ze związku, realizuje indywidualnie swoją gospodarkę odpadami. W 2016 roku były dopłaty, które przewiduje statut, który jest wpisany, zatwierdzony przez wojewodę, że jeżeli wynikały bezpośrednio przede wszystkim z no, nieszczelnego systemu, z dość dużych ilości niezapłaconych kwot przez mieszkańców, którzy byli zobowiązani do płacenia tych, jak i również dość dużego wzrostu tych ilości i wartości odpadów, bo w tamtym czasie też było rozliczanie od ton. No i niektóre gminy realizują to samo, sami. Też co przyświecało tym gminom, to to, że chciały, również nie były zadowolone z zakresu świadczonych usług. Tak? W 2018 roku my z 3 pojemników z minimalnych wymagań zeszliśmy do 1 pojemnika i 4 worków, wprowadzając ten system 5-strumieniowy. No i w jednej gminie niestety nie zaprobowała tego w ramach oczywiście tutaj restrukturyzacji środków obniżenia funkcjonowania kosztów. No i mieszkańcy postanowili radni o wyjściu ze związku. Niemniej jednak na tą chwilę mamy jakby minimalne wymagania do wykonawcy. Musi podstawić 3 pojemniki, czyli na bio, zmieszane, inaczej mówiąc resztkowe, jak i na metale i tworzywa. Szkło i papier zbieramy w workach. Oczywiście też, niestety też trzeba brać pod uwagę to, że często gospodarka odpadami ma zastosowanie w różnego rodzaju, przy różnych rodzajach wyborach i często wójtowie zaznaczają przy tym, że warto bardziej być samodzielnym niż w związku. Tak jak powiedziałem wcześniej, my już w październiku 2018 roku wprowadziliśmy te 5 frakcji wynikających z rozporządzenia ministra klimatu. W 2018 roku wyłączyliśmy z nieruchomości, część nieruchomości zamieszkałych, tak zwane tutaj cmentarze, a w 2020 roku nastąpiło wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych za wyjątkiem tak zwanych nieruchomości letniskowych, w których to dalej jakby nasze tutaj usługi świadczymy i właściciele tych nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji do związku i wnoszenia rocznej opłaty. Jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania systemu, koszt kształtuje się na około 20 milionów. W 2016 roku było to 40 milionów. Z tego wynika, że po odejściu tej 10 gmin on jakby o połowę się zmniejszył i w tym przypadku mamy tutaj
praktycznie na jednym poziomie, mimo tych wszystkich czynników, które wymieniłem, on obejmuje. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że rozliczenie za tonę jak najbardziej ma bardzo dobre zalety, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ale też cały czas jest wielką niewiadomą dla samorządów, jak te koszty będą się kształtować w przyszłości. Na pewno są to szacunki, ale trzeba sobie zdać sprawę, że tych odpadów będzie u nas coraz więcej i mieszkaniec coraz bardziej zasobny, będzie ich po prostu coraz bardziej więcej produkował. I przy tej okazji cały czas trzeba o tym pamiętać, o bardzo dużemu naciskowi nałożonemu na kontrolę wykonawców, na monitorowanie praktyczne odbioru odpadów, tak, żeby mieć... Panie prezesie, ja przepraszam, że tak ingeruję w wypowiedź, tak? Ale czas nas goni, gdybyśmy mogli takie zwięzłe już. A w pytaniach ewentualnie wrócimy do niektórych obszarów. Dziękuję bardzo. Dobrze. To może ja tutaj podejdę jeszcze do naszych oczekiwań może wprost. Oczekiwań jest mnóstwo, ale na pewno pokryją się z oczekiwaniami większości samorządów, nie tylko które są w związkach, ale również samodzielnie, które tworzą tą gospodarkę odpadami. No, przede wszystkim zniesienie tych maksymalnych stawek opłaty za pojem dla nieruchomości niezamieszkałych, albo przynajmniej zwiększenie je do stopnia opłacalności, aby system się bilansował. Bo jak Państwo wiecie, każdy samorząd, taki związek nie zarabia, bilansuje się tylko, żeby wychodzić tutaj na zero, żeby wszystkie opłaty, które spływają od mieszkańców, były, bilansowały nakłady, które idą na tą gospodarkę odpadami. No druga, też nasze gminy, też te kaszubskie przede wszystkim, mają dość dużą ilość domków letniskowych. I tutaj myśmy mieli 260 zł do momentu wprowadzenia ustawy. No, zmiany ustawy od takiego domku letniskowego po wprowadzeniu tego maksimum 10%, 10% ilości dochodu rozporządzalnego, no musieliśmy zejść właśnie do tych poziomów, czyli to 161 zł za rok 2020 i 180 ponad złotych za rok 2021 i takie musimy tutaj wprowadzać. I wiem, mam kontakt z niektórymi tymi samorządami właśnie, gdzie jest dość dużo tych domków, gdzie też zwracają się z prośbą do ministerstwa, aby te stawki były większe i bardziej merytorycznie były uzasadnione. Dziękuję bardzo. To wszystko chciałbym Państwu przede wszystkim tak praktycznie przedstawić. Dziękuję. Jak to wygląda, mniej może tutaj akademicko, ale bardziej z praktycznego punktu, jakie naciski i jakie zalety posiada taki związek i z czym się musi mierzyć w codziennej pracy. Dziękuję. Panie przewodniczący, bardzo dziękujemy właśnie też za pokazanie tego elementu, o którym pan powiedział, tych nacisków i tych wyzwań, no bo zawsze łatwo jest mówić o tych takich pozytywnych wymiarach, a tutaj też, no, też jest pokazanie tego, z czym można się mierzyć, z czym mogą się mierzyć samorządy w ten sposób współpracujące. Poproszę pana jeszcze o zostanie z nami i zajrzenie na czacie, bo tam pojawiły się pytania, myślę też, na które może pan odpowiedzieć, a my w tym czasie możemy przejść dalej i przyjrzeć się z kolei tej praktycznej stronie, która nas najbardziej interesuje, bo w pierwszej części Zdzisław Czucha, rozmawiając też i tutaj z panem doktorem, jakby poruszali i postawili pytanie nawiązujące do tego, o czym mówił dyrektor Porawski, na ile tak naprawdę jakby kwestie związane z gospodarką odpadami mogą być swego rodzaju pewnym potencjałem dla endogennego rozwoju. I tutaj przyjrzymy się temu, jak w takim razie podchodzą do tego, realizując takie działania w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Nowy Dwór. Będziemy mieli okazję, niestety nie mógł do nas dołączyć pan Mateusz Grudziana, specjalista do spraw technologii, za to przygotował nagrany materiał, który w tej chwili zaprezentuje
zaprezentuje, a jednocześnie też w materiałach pokonferencyjnych będzie prezentacja, która jest załączona do jego wystąpienia, więc posłuchajmy, jak w takim razie możemy zmniejszyć tak naprawdę te kwestie związane z cenami na bramie, po prostu tworząc produkt, który daje pewne przychody. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Grudzina, jestem specjalistą do spraw technologii w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Chciałbym podzielić się z Państwem wiedzą na temat zagospodarowania odpadów komunalnych. Chciałbym się skupić głównie na zagospodarowaniu frakcji problematycznych po mechanicznym przetwarzaniu odpadów, a także zaprezentować, co dzieje się z bioodpadami selektywnie zebranymi, jaki kierunek postępowania z tymi odpadami obraliśmy w naszym zakładzie. Głównym problemem naszego zakładu, podobnie jak wielu innych w Polsce, jest zagospodarowanie frakcji kalorycznej, w szczególności pozostałości po mechanicznym przetwarzaniu odpadów, odpadów określanych mianem 19-12-12. Jak Państwo wiecie, wejście w życie rozporządzenia ministra gospodarki z 2015 roku całkowicie zmieniło sposób jak gdyby, postępowania z tym odpadem. Od 1 stycznia 2016 roku odpad ten może być składowany tylko pod warunkiem łącznego spełnienia trzech wartości granicznych dla trzech parametrów. Chodzi tutaj o ogólny węgiel organiczny, stratę przy prażeniu i ciepło spalania. W praktyce ten warunek spowodował jakby całkowity zakaz składowania tej frakcji, ponieważ każdy z tych parametrów tak naprawdę przekracza wartości dopuszczalne. Należy zwrócić uwagę, że ilość wytwarzanego odpadu 19-12-12 w większości przypadków, w większości zakładów stanowi ponad 50% całkowitego strumienia odpadów przetwarzanego właśnie w instalacjach. Jakie są możliwości rozwiązania problemu z frakcją kaloryczną? Tak naprawdę najczęściej te odpady są zbywane w przetargu, no wielokrotnie też za horrendalne kwoty. Innym działaniem jest możliwość postawienia instalacji do produkcji paliwa alternatywnego i wytwarzanie pełnowartościowego paliwa na przykład na potrzeby cementowni. Wiele zakładów oczywiście tak robi, z tym, że dość wygórowane oczekiwania odbiorców tego paliwa no, powodują pewną uciążliwość tak, w jego przygotowaniu i dotrzymanie tych parametrów może być bardzo kłopotliwe. Innym rozwiązaniem, na którym jak gdyby się skupiliśmy, jakby słusznym, pożądanym, byłoby termiczne przekształcenie odpadów we własnym zakładzie, we własnej instalacji dedykowanej do termicznego przekształcania odpadów z wykorzystaniem energii elektrycznej czy ciepła. Działanie takie jak najbardziej wpisuje się w taki zapoczątkowany trend, aby lokalnie tworzyć tak zwane wyspy energetyczne i gdzie można by odpowiednio przygotowany surowiec paliwowy lokalnie wykorzystywać we własnych instalacjach. Tak naprawdę ten kierunek zainspirował nas do poszukiwania technologii zagospodarowania odpadów problematycznych, zarazem kalorycznych w procesach termicznych, a konkretnie w procesie zgazowania odpadów. Tak właśnie zrodził się pomysł stworzenia instalacji badawczej, pilotażowej, która mogłaby w przyszłości rozwiązać problemy tych odpadów w naszym regionie. I tak. Technologia zgazowania odpadów, instalacja badawcza, pilotażowa w ZZO powstała w 2015 roku dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do projektu przystąpiły trzy przedmioty, przy czym beneficjentem dofinansowania był Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku, partnerem firma Eco Construction z Gdańska oraz my jako Zakład Zagospodarowania Odpadów. Przewidywany termin realizacji projektu to 18 miesięcy. Jakie były główne powody inwestycji? No to przede wszystkim to, o czym już wspomniałem. Zakaz składowania frakcji o kaloryczności powyżej 6 MJ na kilogram, zagospodarowania frakcji o kodzie 19-12-12, czyli tej, której zakład produkuje w przeważającej części w sposób inny niż składowanie,
przy okazji zagospodarowanie frakcji innych problematycznych, a zarazem kalorycznych z grupy 02, 04, 16 czy 20. I dzięki temu możliwe byłoby również ograniczenie wypełniania kwater składowiska. Jakie były główne założenia inwestycji? To przede wszystkim przetestowanie technologii polegającej na rozkładzie w warunkach wysokiej temperatury mieszaniny odpadów w syngas, prowadzenie badań efektywnego zagospodarowania odpadów w reaktorze, no i dzięki temu udoskonalanie procesu zgazowania, co w przyszłości mogło przyczynić się do powstania instalacji docelowej. Jeśli chodzi o koszty projektu, to były one następujące. Sam projekt 456 600 zł, przy czym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 310 000 zł przyznane dla Instytutu Maszyn Przepływowych. Jednocześnie Instytut oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów musiał wykazać się wkładem własnym na poziomie odpowiednio 86 600 i 600 zł. I 60 tysięcy złotych. Dodatkowe koszty, które należało ponieść w ramach tego projektu, to nasz zakład zakupił rozdrabniacz do odpadów. Był to rozdrabniacz, dzięki któremu można było rozdrobnić frakcję do wielkości 40 mm oraz firma Eco Construction zakupiła kontener, w którym miała się mieścić komora spalania i reaktor zgazowujący. Ogółem wszystkie koszty to ponad 623 tysiące złotych. Jeśli chodzi o parametry instalacji, to przede wszystkim miała być to instalacja badawcza o wydajności do 100 kg na godzinę z produkcją syngazu na poziomie 200-250 m3 na godzinę. Elementy składowe instalacji to przede wszystkim kontener z komorą spalania reaktorem zgazowującym, podajnik paliwa z zasobnikiem ślimakowym, ślimakowy z zasobnikiem, a cała aparatura kontrolno-pomiarowa zlokalizowana w kontenerze oraz odbiornik popiołu. Jeśli chodzi o podsumowanie badań pilotażowych, to proszę Państwa, udało się osiągnąć zbliżoną do zakładanej wydajność około 70 kg na godzinę. Instalacja w sumie pracowała ponad 140 godzin, przy czym przeszła kilka prób 24-godzinnych. Uzyskano wysoki, stabilny rozkład temperatur w reaktorze na poziomie 110 stopni Celsjusza oraz temperatura w komorze spalania utrzymywała się na poziomie 800 do 850 stopni Celsjusza przez co najmniej 2 sekundy. Cały układ podawania paliwa, układ ślimakowy działał później po pewnych modernizacjach w sposób ciągły i stabilny, dozował paliwo do reaktora. Oczywiście nie obyło się bez różnych problemów w trakcie testowania instalacji, między innymi występowały wahania temperatury, spowodowane to było dużą zmiennością w składzie wsadu i procesu upłynniania części tworzyw sztucznych. Zaobserwowano również powstawanie spieków wewnątrz reaktora oraz degradację kołnierzy. Wszystko to było spowodowane wysoką temperaturą. Przetestowano instalację zarówno na czystym materiale, to znaczy na zrębkach, a także na mieszaninie zrębek i odpadów komunalnych, a także na samych odpadach, rozdrobnionych odpadach komunalnych. Projekt, proszę Państwa, w którym uczestniczyliśmy, mimo iż został zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym przewidzianym przez dofinansowanie, wymaga jednak jeszcze wielu badań i udoskonaleń różnych elementów, głównie pod kątem budowlanym, jak i również procesowym. Niemniej jednak myślę, że może posłużyć przyszłym potencjalnym zainteresowanym przedsiębiorcom czy też inwestorom do dalszych prac nad tą technologią. My ze swojej strony, myślę, tutaj jesteśmy otwarci, aby ewentualnie z osobami zainteresowanymi czy też firmami współpracować, podzielić się zdobytą wiedzą, doświadczeniami właśnie w związku z realizacją tego projektu. Także serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeśli będą jakieś pytania, bardzo chętnie dodatkowo jeszcze odpowiemy. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o drugą część mojego wystąpienia, to co powiedziałem na samym początku, chciałbym przedstawić Państwu kierunek bardzo słuszny, jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów, bioodpadów.
No nie jest to żadna nowość. Nasz zakład, podobnie jak wiele innych zakładów w Polsce, produkuje kompost pełnowartościowy, polepszacz glebowy z bioodpadów. Odbywa się to w części oczywiście biologicznej naszego zakładu. Materiał jest przyjmowany w odpowiednie miejsce pod wiatrem do przyjęcia odpadów. Następnie w fazie intensywnej materiał przetwarzany jest w bioreaktorach. Kolejna faza to dojrzewanie na placu, no, niezadaszonym w naszym przypadku, i ostatecznie materiał po przesianiu jest magazynowany i czeka na klientów indywidualnych bądź zainteresowane firmy, przedsiębiorstwa. Proces uzyskiwania samego certyfikatu to proces stosunkowo żmudny i długi. Reguluje go ustawa o nawozach i nawożeniu oraz w naszym przypadku również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, ze względu na to, że deklarujemy z nim produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, a mianowicie odpady kuchenne, gastronomiczne, ponieważ taki status te odpady zgodnie z przepisami prawa mają. Ponadto surowcem wsadowym jest to trawa, liście, gałęzie, zrębki, które stanowią materiał strukturalny. Zanim uzyskaliśmy decyzję ministra rolnictwa i rozwoju wsi, tak naprawdę będące pozwoleniem na wprowadzenie do obrotu i utratę statusu odpadu, no, nasz materiał musiał przejść szereg badań oraz musiał zostać zaopiniowany przez szereg instytutów. Między innymi próbka do badań została pobrana przez Okręgową Stację Chemiczną Rolniczą, a następnie instytuty w Puławach, w Skierniewicach, w Lublinie i w Warszawie, zgodnie z zapisami ustawy o nawozach i nawożeniu dedykowanych instytutów. Musiały one wszystkie jakby pozytywnie zaopiniować zarówno badania, jak i zakres stosowania naszego polepszacza glebowego. Jeśli chodzi o parametry przekształcania, mamy dosyć restrykcyjne, ponieważ są one regulowane głównie przepisami weterynaryjnymi, które są jak gdyby zawarte, zapisane w ustawie, w rozporządzeniu tym właśnie weterynaryjnym. To przede wszystkim cząstki muszą być materiału rozdrobnione do 12 mm, a materiał musi być przetrzymywany w fazie intensywnej w zamkniętym bioreaktorze ponad 1 godzinę. To jest jakby warunek bezwzględny. Te trzy parametry muszą zostać za każdym razem, dla każdej partii materiału spełnione. Nasz materiał, parametry deklarowane, oczywiście za każdym razem muszą być potwierdzane badaniami. Zawiera substancję organiczną na poziomie minimum 20%, azot całkowity na poziomie przynajmniej, co najmniej 0,5% oraz szereg innych parametrów za każdym razem muszą być oczywiście potwierdzone badaniami i spełnione przed wprowadzeniem do obrotu. Zakres stosowania naszego polepszacza glebowego jest dosyć szeroki w uprawach polowych, w warzywnictwie, w uprawach sadowniczych, w uprawach roślin ozdobnych i na trawniki, a także do rekultywacji gruntów rolniczych. Oczywiście materiał pozbawiony jest salmonelli, żywych jaj i pasożytów, a metale ciężkie występują na poziomie dużo niższym od wartości granicznych określonych w przepisach prawnych. Sprzedaż naszego polepszacza, proszę Państwa, realizujemy z dużym powodzeniem. Bardzo obiecująco to wygląda. W dwóch cenach, w zależności od ilości, jaką klient u nas zakupi. Mamy wśród klientów zarówno rolników, jak i również osoby takie indywidualne. Dużo zapytań jest również od firm, także materiał, jego sprzedaż wygląda tutaj bardzo, bardzo, bardzo dobrze i perspektywy również bardzo obiecująco. W zeszłym roku bilans sprzedażowy to ponad 1500 ton. Pozwoliłem sobie przesłać również krótki filmik organizatorowi, także jeśli będzie jeszcze chwilka czasu, bardzo serdecznie proszę o udostępnienie tego filmiku bądź zaprezentowanie go zaraz po moim wystąpieniu, jeśli chodzi o sam proces przetwarzania w poszczególne etapy produkcji polepszacza glebowego. Z mojej strony, proszę Państwa, to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt. Życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję.
Szanowni Państwo, za nami zapoznanie się z praktyką w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych i odpowiedź i też kolejne doświadczenie, na ile możemy efektywniej realizować gospodarkę odpadami, też właśnie tak jak to było w czasie dyskusji, szukać rozwiązań pozwalających zmniejszać tę kwestię dotyczącą choćby ceny na bramie, gdy dążymy do realizacji właśnie też wymiaru budżetowego. Ale też na czacie toczy się bardzo gorąca dyskusja związana w ogóle z kwestiami dotyczącymi aspektów związanych z tym, jak zarządzać w ogóle kwestiami związanymi z odpadami w mieście, z mieszkańcami, jak dążyć do realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym. W taki sposób, abyśmy mogli przyjrzeć się, jak to praktycznie jest realizowane, poprosiliśmy o zaprezentowanie i podzielenie się swoimi doświadczeniami panią Iwonę Kowalczuk, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w Opolu. Pani naczelnik jest z nami obecna, ale też dostaliśmy informację, że łącze może być na tyle niestabilne, żeby móc swobodnie zaprezentować cały materiał, więc wiemy o tym, że pani naczelnik jest tutaj na czacie, też przysłuchuje się całej prezentacji. My, tak jak już Państwo wiecie, mamy przygotowane nagrania w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z podejrzeniem, że mogą być jakieś kłopoty techniczne w dniu wystąpienia, albo tak jak właśnie tu mieliśmy, nasz prelegent nie będzie mógł brać udziału osobiście. I za chwilę odtworzymy taki materiał, ale też jeżeli pojawiałyby się pytania do pani naczelnik, to proszę po prostu na czacie je zadawać, pani naczelnik jest z nami, będzie mógł odpowiadać. Ale też prosimy Państwa o zwrócenie uwagi, jeżeli chcecie mieć dobrą jakość odbioru pana tłumacza, to należy tutaj w prawym rogu, gdzie jestem ja z tłumaczem, z tego okienka, jest taka mała ikonka w prawym dolnym rogu tego okna, włączyć to okno, żeby ono było nad czatem, wtedy nie będzie to zasłaniało naszej prelegentki. Tak więc zapoznamy się z praktyką, jak realizują drogę do gospodarki obiegu zamkniętym w Opolu. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że zostaliśmy zaproszeni jako miasto Opole na to wydarzenie. Chciałabym Państwu przedstawić dobre praktyki w gospodarce odpadami komunalnymi w mieście Opolu. Postaram się to zrobić w syntetycznym skrócie, więc zaczynamy. Na początek kilka słów o naszym systemie, który funkcjonuje. Od 2013 roku opłata się już zmieniała dwukrotnie. W 2020 roku system nasz w Opolu kosztował 19 zł przy segregacji i aktualnie od tego roku kosztuje 28 zł odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców miasta Opola. Jeżeli chodzi o wielkość całego naszego systemu, to mierzymy go poprzez liczbę deklaracji, która wpływa do naszego urzędu i szacunkowo jest to około 6 tysięcy deklaracji, które mamy w systemie, które mieliśmy w systemie na dzień 31 grudnia ubiegłego roku. Systemem było objętych prawie 112 tysięcy mieszkańców i 2394 firmy. Bardzo dużo czasu jako miasto Opole przywiązujemy do uszczelniania systemu. Wiemy, jak to jest ważne, żeby wyłapać wszystkie osoby, które są w systemie, ponieważ opłata jest naliczana od liczby osób, które są objęte systemem, stąd też nasza praca jakby przynosi efekty. Po dwóch latach udało nam się wyłapać ponad 2000 osób i różnica między meldunkami a ilością osób w deklaracjach wynosi około 6%, więc to jest całkiem dobry wynik. Miasto, z ciekawostek, miasto Opole było podzielone długo na sektory, natomiast od stycznia tego roku znieśliśmy podział miasta Opola na sektory i ogłosiliśmy przetarg w takim rzadko spotykanym podziale, czyli na frakcje. Mamy odbiór odpadów komunalnych, biodegradowalnych odrębnie, oraz odrębnie odbieramy odpady selektywnie zebrane i odpady zmieszane, czyli przetarg był ogłoszony w dwóch zadaniach. Co jeszcze ciekawego jest w naszym systemie? Od 2013 roku jesteśmy już przygotowani do odbierania bioodpadów i robimy to. Posiadamy już jako miasto Opole mieszkańcy przede wszystkim 7-letnie doświadczenie w odbiorze odpadów biodegradowalnych. W ubiegłym roku odebraliśmy ponad 8700 ton bioodpadów w sposób bezpośredni, czyli od mieszkańca z domów. Mamy jeden PSZOK stacjonarny, drugi będzie niebawem
oddane do użytkowania. Wydaje nam się, że doskonałym uzupełnieniem stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów jest 16 punktów mobilnych, które co sobotę są ustawione w wyznaczonych miejscach w mieście Opolu. PSZOK odebrał w 2020 roku 3362 tony odpadów. Mieliśmy bardzo dużo wjazdów, mieszkańcy coraz chętniej korzystają z PSZOK-ów, ponad 20 tysięcy wjazdów w ubiegłym roku do PSZOK-ów. Wydaje mi się, że ciekawe rozwiązanie to jest duża częstotliwość odbioru odpadów. Mamy podzieloną zabudowę na śródmiejską, wielorodzinną, kilkurodzinną, jednorodzinną. Do wyboru są trzy częstotliwości odbioru odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych. Odbieramy także liście i choinki w okresie świątecznym. Co jeszcze z ciekawych rozwiązań, które wydaje nam się w Opolu funkcjonują w zakresie odbioru odpadów? Pojemniki posiadają chipy, czyli mamy nadzór nad odbiorem, myciem pojemników. W ramach opłaty pojemniki są myte. Każdy pojemnik jest myty przynajmniej raz w roku. Odpady bio są myte 6 razy w roku. Posiadamy aplikację mobilną, która posiada ponad 5300 użytkowników oraz dedykowaną stronę odpadom komunalnym śmieciopolisopole.pl. Aktualnie treści na tych stronach są uzupełniane o zapisy gospodarki w obiegu zamkniętym. Jeżeli chodzi o nasz system, osiągamy poziomy odzysku, mamy spory udział ciągle odpadów komunalnych zmieszanych w systemie, ale widzimy pozytywne trendy polegające na zwiększaniu się masy odpadów w całym naszym systemie, ale też widoczne już spadki z odebranych odpadów zmieszanych z pojemnika czarnego, co nas bardzo cieszy. Widać, że nasze efekty działania i edukacja są widoczne także w liczbach. I właśnie jeżeli chodzi o edukację, jako miasto Opole bardzo stawiamy na edukację, stąd też staramy się, żeby także nasza edukacja była cyrkulacyjna, czyli w obiegu zamkniętym, żeby wyciągać wnioski, doskonalić to, co robimy. Staramy się docierać do wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców. Oczywiście najłatwiej jest do młodzieży i do dzieci, natomiast także staramy się dotrzeć do osób pracujących i do bardzo wdzięcznej grupy odbiorców, czyli seniorów. Chciałbym Państwu przedstawić naszą Muchę Odpaduchę. To jest postać, która jest obecna w naszych działaniach edukacyjnych miasta Opole. Doczekała się ona wielu wcieleń. W tym roku będzie obchodzić już 7 urodziny. Jeżeli chodzi o metody działań, to oczywiście działamy w sposób bezpośredni i pośredni. Metody bezpośrednie są bardziej skuteczne. Teraz nie mamy na to możliwości. Prowadzimy prelekcje, warsztaty, festyny, konkursy oraz współpracujemy z innymi jednostkami, a dokładnie z pracownią Muchy Odpaduchy w Opolu. Metody pośrednie także mamy rozbudowane i działamy tutaj na wielu polach. Są filmy edukacyjne, animacje, to co mówiłam, funkcjonuje strona, aplikacja mobilna, mamy pomoce dydaktyczne, jesteśmy widoczni w mediach. Edukujemy poprzez inwestycje oraz oczywiście poprzez materiały drukowane, książeczki, ulotki czy poradniki. Tutaj pozwoliłam sobie przedstawić formy edukacji poprzez inwestycje. Bardzo jesteśmy dumni z miejskich punktów elektroodpadów, których jest na terenie miasta Opole już 24. Zebraliśmy czystych odpadów ponad 6 tony od 2015 roku. Wykorzystujemy też bardzo aktywnie tutaj powierzchnię edukacyjną. Naprawdę polecam, sprawdziły się w Opolu miejskie punkty elektroodpadów. Mamy 4 punkty wymiany książek, pojemniki Ordo ustawione w placówkach oświatowych, ścieżki edukacyjne, wyposażamy placówki oświatowe w pojemniki, no i mamy także w PSZOK-u ścieżkę edukacyjną, na której prowadzone są ekolekcje. Współpracujemy z innymi jednostkami, o czym wcześniej wspomniałam, i tutaj jest nasza perełka, czyli pracownia Much Odpaduchu. Unikatowe rozwiązanie, wydaje mi się, że na skalę europejską, czyli miejsce ustawicznej edukacji dzieci, gdzie jest pracownik zatrudniony do tego, aby wdrażać, przedstawiać funkcjonowanie naszego systemu gospodarki odpadami dzieciom, młodzieży. Prowadzone tutaj są zajęcia interdyscyplinarne. Bardzo nowoczesna jest ta sala i cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród dzieci i nauczycieli. Jeżeli chodzi o inne nasze działania, to oczywiście bierzemy udział w realizacji projektów unijnych. Tutaj pozwoliłam sobie wspomnieć o jednym z projektów Urbex sieć planowania działań zasobne miasta. Jest to projekt międzynarodowy, realizujemy go z 9 partnerami. I tutaj głównym jakby naszym celem jest promowanie Centrum Zasobów Miejskich w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego wykorzystania i recyklingu.
A jeżeli chodzi już konkretnie o miasto Opole, to mamy tutaj ambitny plan, czyli utworzenie reużytkowni, czyli miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli wymieniać się przedmiotami w celu zapobiegania powstawaniu odpadów. I chcemy, żeby to było miejsce ustawicznej edukacji ekologicznej mieszkańców w każdym wieku. Będziemy promować gospodarkę odpadową w obiegu zamkniętym. No i teraz jest pytanie, co przed nami, co chcemy jeszcze zrobić. Oczywiście stawiamy na działania związane z gospodarką w obiegu zamkniętym w Opolu i tutaj planujemy działania edukacyjne w 2021 roku tylko i wyłącznie pod tym szyldem i hasło przewodnie brzmi mniej znaczy więcej. Skoncentrujemy się na działaniach, żeby jak najlepiej dotrzeć do dorosłych mieszkańców, w tym studentów Uniwersytetu Naszego Polskiego i Politechniki Opolskiej. Chcemy także, żeby powstały pewne dokumenty związane z gospodarką obiegu zamkniętym. Chcemy przygotować strategię wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej na terenie miasta Opola w zakresie odpadów komunalnych. Planujemy przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców, jeżeli chodzi o stan świadomości mieszkańców w tym temacie. Chcemy wdrożyć oczywiście gospodarkę cyrkulacyjną w Urzędzie Miasta Opola na miarę naszych możliwości i wydać poradnik dla mieszkańców. A z konkretnych działań jeszcze takich inwestycyjnych to oczywiście uruchomienie reużytkowni, do której serdecznie zapraszam Państwa. Chcemy rozbudować punkty wymiany rzeczy, na przykład uruchomienie takich punktów na Pszokach, czy też rozbudować sieć punktów wymiany książek, które cieszą się bardzo dużą popularnością w mieście Opolu. No i tak to wygląda w telegraficznym skrócie. Bardzo mi miło, że zaprosiliście Państwo Opole tutaj jako prelegenta, że mogliśmy się jako miasto pokazać, co robimy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Oczywiście w przypadku pytań chętnie odpowiem. Dziękuję. Szanowni Państwo, w ten sposób nasza część prezentowanych materiałów dobiega końca tym bardzo interesującym i też kładącym nacisk na bardzo kluczowy, też powtarzający się w poprzednich naszych seminariach, gdzie mówiliśmy i o transformacji energetycznej, o czystości powietrza, kwestiami związanymi z edukacją, bo edukacja tutaj jest bardzo ważnym składnikiem no właśnie realizowania szczególnie takiego wyzwania, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Zdzisławie, co jeszcze jest takiego interesującego, czy coś pojawiło się na czacie, co warto jest tak, żebyśmy mogli króciutko w tym podsumowaniu zamykając tematykę dzisiejszego seminarium, która oczywiście mogłaby pewnie zagospodarować dużo więcej tego czasu, ale poruszyliśmy kilka naprawdę bardzo interesujących kwestii. Tak, tak. Dzięki Łukaszu. Myślę, że przeglądałem czat, odpowiadając też na niektóre zapytania. Myślę, że tak podsumowując, mieliśmy chyba dobre wyczucie w doborze naszych prelegentów dzisiaj, bo szliśmy od aspektów prawnych o charakterze ogólnym, nawiązujących do naszych zobowiązań unijnych, a potem przeszliśmy praktycznie do gospodarstw domowych, to co najbardziej też interesuje samorządy, co do metod naliczania opłat. Tutaj najwięcej chyba na czacie było dyskusji z tym związanej. Tak, widziałem, ta dyskusja cały czas trwała niejako równolegle i właściwie jeszcze trwa. Tak, tak i to myślę, że jest takie twórcze, dlatego też te nasze pytania kierowane do pana mecenasa Kiełbusa, czy w tym zespole resortowym powołanym przez pana ministra ten wątek udoskonalenia metod naliczania zajmuje jakieś ważne miejsce, bo z wpisów na czacie od naszych uczestników jasno wynika, że niestety różne podejście regionalnych izb obrachunkowych, różne podejście też sądów administracyjnych do uchwał w zakresie metod naliczania, więc tutaj wiele chyba trzeba poprawić na poziomie legislacyjnym, aby zastosowanie którejś z metod nie budziło wątpliwości, bo dzisiaj widać, że interpretacja prawa przez organy nadzorcze, szeroko rozumiane, jest bardzo, no bym powiedział, bardzo zróżnicowana, tak to ujmę, więc ten obszar jakby taki pierwszy, o który należy wnioskować w wyniku naszego seminarium, to jest właśnie taki czytelny katalog, bardzo precyzyjny, jak te metody stosować, tak jak nasi
uczestnicy się wypowiadają. Każde miejsce, każda miejscowość, każda gmina ma swoją specyfikę. Tak. Metoda na przykład odwody w gminach turystycznych cieszy się ogromną popularnością. Tutaj bardzo ciekawy wpis był z Jastarni, gdzie właśnie pokazywano te elementy, że to narzędzie tam najlepiej się sprawdza, nie trzeba weryfikować, czy ktoś się zameldował, czy był, czy nie był. Po prostu było zużycie wody, jest stosowna opłata z tym związana. No, ktoś może powiedzieć, że no cóż ma wspólnego opłata za wodę z odpadami komunalnymi, ale widać, że ta metoda ma swoich zwolenników i z całą pewnością jest istotna w gminach turystycznych, to nie ulega wątpliwości. Myślę, że udział naszych prelegentów w tak szerokim zakresie, tutaj myślę w szczególności o tych aspektach prawnych i pani dyrektor i pan mecenas Kiełbus, myślę, że bardzo interesująca, ale też ten wątek podnoszony, jeżeli chodzi o RDF przez pana doktora Soboleckiego, myślę, że bardzo inspirujący, bo tak naprawdę nie jest problem dzisiaj, znaczy problem jest wszędzie, ale w znacznie mniejszym stopniu w wielkich aglomeracjach, które pan doktor pokazał, że tam pracują instalacje, problem jest w Polsce powiatowej, w tych małych zakładach zagospodarowania odpadów, chociażby przykład tego nowego dworu, ale takich instalacji możemy pokazać w kraju setki i ten problem RDF-u i jego wpływ na cenę odpadów u mieszkańca jest bardzo znaczący, tak jak powiedziałem, to w cenie jest nawet 25%, więc bardzo istotne. Ja chciałem wszystkim bardzo podziękować, myślę, że na czacie mamy mnóstwo wątków, ale w mojej ocenie spełniliśmy nasz cel, aby zasygnalizować, że odpady to jest pewien potencjał dzisiaj niewykorzystany, no nie powiedział, nawet bym powiedział zaniedbany w sensie takich precyzyjnych procedur, wiele pracy przed nami, a jeżeli to, co powiedział pan mecenas Kiełbus, ja to powtórzę, jeżeli poziom jakby zagospodarowania odpadów ma sięgnąć 65% w roku 35 bodajże, no to jest ogromne wyzwanie. I właściwie dzisiaj nikt, kto zna naturę rzeczy w sferze gospodarki, to nie wierzy, że w ogóle jesteśmy w stanie to osiągnąć, więc tutaj czeka nas wiele zmian, także prawnych, uregulowań i widać, że ta polityka w zakresie gospodarki odpadowej, ona dzisiaj całkowicie obciąża gminy i mieszkańców. Tak nie powinno być. Myślę, że tutaj potrzebna jest silna interwencja, ale myślę, że to najlepiej podsumuje pan dyrektor Andrzej i na zakończenie. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję ci, Zdzisławie. Panie dyrektorze, oddaję głos. Prosimy o podsumowanie dzisiejszego seminarium. Dziękuję bardzo. Najpierw jeszcze powtórzę zaproszenie na kolejne seminaria, ponieważ ta plansza już była na ekranie. 8 kwietnia pierwsze seminarium w debacie nad krajową polityką miejską, która jest w tej chwili aktualizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. A w pierwszej połowie maja, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, to będzie zależało od postępu prac nad projektem już tej nowej krajowej polityki miejskiej, kolejne seminarium. Tak, przypominam jeszcze raz, na naszej stronie internetowej jest dostępna ankieta, na której można zgłaszać wszelkie postulaty do Krajowej Polityki Miejskiej. Założenia tego dokumentu przedstawiliśmy Państwu jeszcze przed Zgromadzeniem Ogólnym Związku Miast Polskich, są też na stronie internetowej dostępne. W tej chwili poszczególne zespoły tematyczne pracują już nad rekomendacjami. Kończąc, chcę pogratulować najpierw Łukaszowi i Zdzisławowi sprawności przeprowadzenia tego seminarium. Łukasz powiedział, że ja będę o 13 zamykał i dokładnie była 13.01, jak otrzymałem głos, więc Mistrzostwo Świata już jest osiągnięte. Poważnie mówiąc, temat jest jednym z tych gorących tematów, gdzie niestety przepisy nam nie pomagają, bo te różne interpretacje, o których mówiliście, różne interpretacje RIO, różne interpretacje innych organów nadzoru, no, budzą czasami zdumienie.
ale generalnie odpowiadają pewnemu standardowi. Polskie prawo jest tak formułowane, że podlega, czy może podlegać różnym interpretacjom. To zaczyna nasilać się w tej chwili podobny problem z taryfami za wodę i ścieki, bo właśnie jest w tej chwili okres ich zatwierdzania po 3 latach, no i Polskie Wody już różne uszczypliwe komentarze kierują pod adresem miast i gmin, oczywiście w większości niezasłużone, bo ustawa mówi konkretnie, jak ma być wyliczona cena wody i cena ścieków, no ale pan prezes Wód Polskich powołuje się na inflację. Mówi, że te ceny po 3 latach skaczą wyżej niż inflacja, tylko zapomina, że koszyk inflacyjny jest obliczany na podstawie cen produktów użytkowanych przez gospodarstwa domowe, a tymczasem nasze przedsiębiorstwa komunalne, które dostarczają wodę i odbierają ścieki, trochę więcej konsumują bardzo drogiej w tej chwili energii elektrycznej i inną mają strukturę kosztów niż koszyk inflacyjny GUS-u służący do obliczania tej inflacji takiej popularnie rozumianej. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Dyrektor Berezowskiej, dziękuję Panu doktorowi Sobolewskiemu, dziękuję Maciejowi Kiełbusowi, naszemu przedstawicielowi w zespole, dziękuję wszystkim przedstawicielom miast, którzy przedstawiali nam swoje rozwiązania, a także tym, którzy na czacie się ustosunkowywali. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Do zobaczenia 8 kwietnia. Dziękujemy Panie Dyrektorze bardzo za podsumowanie. Szanowni Państwo, nie pozostało nam nic innego, jak tylko poprosić o tradycyjne już wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, bo jak Państwo widzicie, nasze Forum Rozwoju Lokalnego cały czas rozwija się. Też jak Państwo widzicie, reagujemy na gorąco, jeżeli pojawiają się jakieś kwestie. Zdzisławie, bardzo Ci dziękuję za wzajemnie prowadzenie. Życzymy Państwu miłego popołudnia. Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Łukasz, jeszcze podziękowanie chyba dla naszego całego zespołu, Biura Związku Miast Polskich i informatyków, bo bez ich opieki to byśmy polegli. Dziękujemy raz jeszcze. Zdecydowanie tak i również jeżeli jeszcze tak, to też podziękowanie dla tłumacza, który cały czas tutaj z nami jest. Panie Edwardzie, bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, życzymy miłego i udanego popołudnia. Przypomnę jeszcze, że wszystkie materiały będą dostępne na stronie Forum Rozwoju Lokalnego i też z nagraniami forumrozwojulokalnego.pl są i nagrania, i wszystkie prezentacje. Kłaniamy się. Cześć, dzięki Łukasz, hej.